zostawiamy w domu ego. BCH i gramy na całego. BCH, nie zapomnimy tego. Basket dla każdego. BCH, w domu zostaw ego. BCH, zagraj na całego. Dzień dobry, strefa Hanasa się kłania i dzisiaj przewodniczący Rady Nadzorczej oraz współwłaściciel Legii Warszawa Jarosław Jankowski. Witam. Bardzo miło. Sekcji koszykówki dodajemy, żeby było precyzyjnie. Sekcji koszykówki, oczywiście, że sekcji koszykówki, ale widzisz, pomyliłem się, bo napisałem najpierw prezes i słusznie mnie poprawiłeś. Ile razy spotykasz się z czymś takim, że jednak mylą to prezes, a to jest... Bardzo często. Czasami już nawet tego nie dementuję, ale jak jest jakaś poważniejsza rozmowa, to warto być precyzyjnym. A w zasadzie jaka jest różnica? No ja jako były koszykarz, który nie skończył studiów, nie do końca wiem. Prezes, a kto ma większą moc? Rozumiem, że ty. Pewną moc sprawczą ja mam dzisiaj, ale bardziej chodzi o szacunek do prezesa, którym jest Robert Habelski. Robert Habelski jest od początku powstania spółki prezesem jej i jest najbardziej zasłużoną osobą dzisiaj, która funkcjonuje w naszym otoczeniu i absolutnie nie można o tym zapominać. Rozmawiamy w dniu, w zasadzie, powiedziałeś mi, że mecz jest gdzieś tam opóźniony o 20 minut, no to parę godzin zostało do meczu w hali stulecia. Dlatego, że obaj mamy dobry humor. Co to się wydarzy? Jak myślisz, jak to spotkanie się? Kibice to usłyszą w sobotę, ale... Będzie dobra weryfikacja. Tak. To powiedz, co według siebie się wydarzy. Ja jako kibic i wychowany Śląska, no bardzo bym chciał, żeby Śląsk wygrał, ale wiemy, jak bardzo istotne jest to spotkanie dla obu drużyn, bo to walka o te ostatnie miejsca premium. Chociaż można nawet na piątym skończyć miejscu. Albo wyżej. Jak ty to przewidujesz? No, myślisz, że nawet Ostrów... A no tak, bo z Ostrowem jeszcze macie chyba... Nie mamy z Ostrowem, macie. Ale gdzieś tam się zrównamy z nimi punktami. Już to obliczone jest wszystko. Jakbyśmy wygrali, znaczy jak wygramy, bo rozmawiamy w sobotę, to będziemy na równi z Ostrowem, jak nie, to zapomnimy o czwórce. Nie, zupełnie serio. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to trzeba powiedzieć tak, takie mecze elektryzują jakby całą Polskę, one są super, tak? I świetnie, że wracając do finałów sprzed dwóch lat, dawno nie, znaczy te finały sprzed dwóch lat uważam, że trochę zmieniły na lepsze polską koszykówkę, że one trochę pokazały i też oglądalności wtedy były rekordowe. Mówię o tych finałach Legia Śląsk, niestety przegranych przez nas, ale one pokazały, jaki potencjał tkwi w koszykówce i w tych dwóch markach w Polsce, że takie mecze elektryzują i to jest przede wszystkim, z tego się najbardziej cieszę. Wiadomo, że ktoś będzie zadowolony. Ja głęboko wierzę w tą drużynę, wierzę w chłopaków. My tam mamy jakieś tam problemy zdrowotne, już teraz mogę o tym powiedzieć, bo gdzieś tam to będzie już po meczu opublikowane, więc mam nadzieję, że się z nimi uporamy do meczu i że po prostu wygramy ten mecz. Na pewno chcemy walczyć i pokazać się jak z najlepszej strony. Szkoda by było, żeby takie dwa zasłużone historyczne kluby, no bo z wielką historią były poza playoffami, bo to bardzo ciekawa jest sytuacja w tej tabeli. Nawet bym powiedział mocno skomplikowana. Słupsk się podłączył jeszcze o walkę w tym zwycięstwie w Lublinie. Mocno śledzisz polski basket? Polski najbardziej, znaczy dużo bardziej niż NBA na przykład. Tu się przyznam bez bicia, że gdzieś NBA to kompletnie. Znaczy nie mam na to też czasu, bo trzeba powiedzieć ty uczciwie, że tego sportu w moim życiu jest dużo, no bo jest jeszcze ta piłka nożna. Też się cały czas gdzieś tam zaangażowany jestem też tą piłkarską Legię. Jestem w Radzie Nadzorczej Piłkarskiej Legii, więc jakby mecze piłkarskie, koszykarskie, tak jak miałem jeszcze dołożyć do tego Euroligę, NBA, Puchary Europejskie w piłce, to bym po prostu nie wychodził z telewizora i bym... I żonę generował. Żonę, dzieci by poszły gdzieś tam w długą i by tyle z tego było, więc trzeba gdzieś to racjonalizować. A gdzie są większe w twoim sercu emocje? Przy piłkarskim drużynie czy przy koszykarskiej? Trudno, znaczy, to jest trochę tak jak powiedzenie, które dziecko się bardziej kocha. Znaczy, to nie jest tak. Znaczy, obie rzeczy wywołują u mnie ogromne emocje. Ja przede wszystkim wychowałem się na piłkarskiej Legii. Mi dzisiaj w zeszłym roku minęło 30 lat, jak jestem kibicem takim, który chodzi prawie na wszystkie mecze piłkarskie. Więc jakby ta miłość do piłki jest zdecydowanie dłuższa. Więc ja bym dzisiaj tutaj nie wybierał. To zależy trochę od ciężaru gatunkowego. No teraz był mecz z Jagiellonią, gdzie obejrzałem tylko połówkę, bo leciałem z krótkiego urlopu, wracałem z lotniska, żeby zdążyć na drugą połowę chociaż zobaczyć. No takie emocje
takim meczu, wiadomo, na szczycie są bardzo duże. Dzisiaj też będą te emocje ogromne, więc jakbym tego bym nie szufladkowo, że coś jest mniej lub bardziej ważne w moim życiu. Wyszedł filmik a propos emocji. Tam dzisiaj się zakotłowało na X-ie, bo to nie mogę się przerzucić na Twittera, na X-ie, gdzie zrobiliście filmik promocyjny, którym finał odbiór był taki, że koszulka śląska rzucona została jak szmata na ziemię i taki był odbiór kibiców we Wrocławiu. Jak byś to skomentował? Znaczy skomentować, że popełniliśmy błąd. Znaczy nie taka w ogóle była intencja i to też jakby napisaliśmy oficjalnie. Myśmy to od razu wycofali po paru minutach. Oczywiście on gdzieś tam zafunkcjonował, bo w internecie nic nie ginie. Wycofaliśmy, przeprosiliśmy za to. I jakby dla mnie temat jest skończony. Każdy może popełnić błąd. Ważne, jak się w tej sytuacji zachowaliśmy, odnaleźliśmy i tutaj bym nie winił nas o złe intencje, bo one absolutnie nie były takie. Sam pomysł z Michałem, z Łukaszem Kolendą wydawał mi się bardzo fajny. Ja tego filmiku nie widziałem wcześniej, no bo też jest sytuacją byłoby absurdalną. Jak ja bym akceptował każdy materiał do social mediów, to bym siedział i tylko klikał tak, nie. Jeszcze Euroliga NBA. Tak, jeszcze Euroliga NBA, więc jakby tego nie robiłem, zobaczyłem to już, jak to zostało opublikowane, no i od razu gdzieś tam zwróciłem na to uwagę, że może być to źle odebrane i powiedziałem, żeby to zdjęli. Maciej Zieliński się pod to podpiął. Też będę pytał właśnie, bo to mnie ciekawi. Jest grono kibiców, które po prostu, no nie wiem czy słowo nienawiść, ale no nie lubią się kibice obu klubów. Jak ty na to patrzysz? Bo z drugiej strony ja sobie myślę, kurde, no tu chłop może mieć kuzyna, tam może mieć, co oni się tak nie cierpią, potem wódkę piją pewnie przy stole, tak jakby gdzie tu jest przekroczona granica? Bo ja na przykład lubię, część mówi, a bo dzieci chodzą, ja lubię jak kibice tam się trochę pobluzgają, musi być taki klimacik, natomiast gdzie jest taka granica? Znaczy to są dwie rzeczy, znaczy na meczach czy piłkarskich, czy koszykarskich trochę tego szowinizmu, tak nazwijmy to umownie, na pewno nie zaszkodzi, bo sam sport sobie jest trochę szowinistyczny, ma się swoją drużynę, którą się kibicuje, którą się kocha i chce się dla niej jak najlepiej, więc dopóki pewne granice nie są przekraczane, to dla mnie ja też nie mam z tym problemu. Oczywiście wirtualna rzeczywistość jest zupełnie inną, bo tam siedzi, wiecie, 13-latek przed ekranem i tam się wyzywa od najgorszych, a na ulicy nawet by nie podszedł do ciebie ci powiedzieć dzień dobry, tak, byłby się cały bał, więc ta rzeczywistość wirtualna jest zupełnie najłatwiej być takim napinaczem internetowym niż cokolwiek zrobić innego, więc dużo tego hejtu i tego wszystkiego w internecie jest i to też dotyka młodych ludzi i nie tylko w sporcie, w ogóle cała rzeczywistość dzisiaj taka niestety jest. Więc tym się jakoś tam może bardzo nie przejmował. To popełniliśmy błąd, jak wycofaliśmy się z tego i nic innego tu już nie można zrobić. Bardzo pozytywnie zostało to na koniec dnia odebrane, nie? No bo to mówię, Maciek Zieliński się podpiął, paru kibiców też tak to odebrało, więc myślę, że Michał dzisiaj nie będzie miał łatwego życia, no ale to też będzie smaczek, bo jak są buczenia i tak dalej. Michał po pierwsze jest mega twardym gościem, po drugie nie miał złych intencji, a to w życiu na końcu ważna jest prawda. Znaczy, jeżbyśmy mieli złe intencje, to byśmy tego filmiku nie wycofali. Skoro nie mieliśmy złych intencji, dlatego go wycofaliśmy i to koniec, kropka. I tak samo myślę, będzie z Michałem. Michał się skupi na grę i mam nadzieję, że będzie dzisiaj najlepszym zawodnikiem na parkiecie. To prawda i kończąc ten już wątek tej koszulki, gdyby on ją odłożył, albo nie, kulturalnie położył, to tak, pewnie nie byłoby tematu, prawda? Dokładnie, wszyscy mówili, fajny filmik, że tutaj ktoś myli Łukasza z Michałem, bo sam pomysł bardzo fajny i tak dalej, ale tutaj jeden detal zdecydował, że jakby zostało to wylane dziecko z kąpielą. No dobra, jedziemy dalej. Jak trudno w Warszawie zarządzać tak zasłużonym klubem, no bo mnóstwo się ma fanów, a też na pewno, może można powiedzieć wrogów, którzy tam czekają i w tym internecie, o którym mówimy, gdzieś tam piszą, hejtują. Jak to się funkcjonuje w takiej... Znaczy, powiem tak, moje doświadczenie jest, myślę, że zupełnie inne niż wszystkich tutaj w polskiej koszykówce, dlatego że ja przez 4,5 roku byłem członkiem zarządu piłkarskiej Legii. Znaczy, tam skala obciążenia, skala tego, z czym się człowiek mierzy na co dzień, to jest tak jakby całą naszą ligę, wszystkie kluby wziąć do kuby, pomnożyć przez 10, to jeszcze nie byłoby to, co w Legii generalnie pracując w zarządzie. Z czego to wynika? Z presji, jakby z zainteresowania. Dzisiaj mi się wydaje, że prezes Legii to ma funkcję porównywalną do premiera rządu. Znaczy, codziennie się o nim mówi, codziennie coś można zepsuć, codziennie coś wypływa, codziennie trzeba zarządzać jakimś kryzysem, bo akurat, no wiecie, piłkarska Legia jest w spektrum całej Polski, czy się kocha, czy nienawidzi, to wszyscy o niej mówią. I dzisiaj żeśmy trochę żartowali, że akurat dzisiaj padła informacja o zwolnieniu trenera Kosty Runejcza, to jakby cała Polska o tym dzisiaj mówi, każde medium sportowe można otworzyć, to jest trzęsienie ziemi w Legii, to dokładnie tak wygląda. Jak w Legii cokolwiek się wydarzy,
to jest to bardzo szeroko komentowane. Tysiące ludzi pisze SMS-y, wiadomości, których się zna, nie zna, jakby jest to ogromna presja. Czyli nieporównywalna do Nieporównywalna, czy tak, tutaj sobie dzisiaj jestem, dlatego sobie jest sobie łatwiej to z tym radzić, mam więcej dystansu i już się troszkę też uodporniłem. Poza tym ja mam takie ulubione zdanie mówiące o tym, że sport bardzo uczy pokory. I też trzeba umieć zarządzać swoimi emocjami. Ja kiedyś brałem bardzo dużo na siebie i to mnie wykańczało. Dzisiaj umiem tym zarządzić. Być może przed takim meczem jak dzisiaj powinienem bardziej się denerwować, ale umiem przynajmniej zarządzić tak, że do momentu meczu nie wpływa to na mnie. Na meczu już jest inaczej, ale do meczu sobie radzę. Na razie mamy wszystko przyjemnie. Słuchaj, tutaj Gaminej dla ciebie, naszego partnera Pucha. Bardzo dziękuję. Hydration przyda się, jak elektrolity odpłyną. Bidonik. Jak dbasz o nawodnienie? Bo to jest zawsze takie pytanie. Jak się odwodnisz, to jak dbasz o nawodnienie? Nie, znaczy mam już ten etap w życiu za sobą, tak, kiedy się nawadniałem dużo. Dzisiaj to już tak jakby nie te lata, przy dwójce dzieci i takiej intensywności, kiedy trzeba wstać o 7 rano, zawieźć dziecko do szkoły i codziennie się wstaje o 7 rano, to trochę inaczej siebie funkcjonuje, a w weekend twój 5-latek nie uznaje zegara, że można pospać dłużej, to trochę człowiek racjonalizuje to. Aczkolwiek przyda się na pewno, żeby, że na ja staram się ćwiczyć cały czas regularnie na siłowni, więc... Widziałem to zdjęcie, co wysłałeś mi, nie do publikacji, tak. Ale było widać, że coś tam ćwiczy, ale tak? Ale są, jest, kurde, maszyna porządna. Jest. Ale tak. Czyli woda generalnie jest, tak. Coś takiego? Nie, jest, nawodnienie jest, dbam o to. Są gości, którzy wody nie piją, mam herbatę, rozumiesz, Helena. Nie, staram się wodę pić, herbatę też, ale jakby nie słodzę. No. The Bullseyes to też kolejna... kapela i wydawca Lok 7. To dla ciebie płyta? Masz jeszcze w samochodzie? Odtwarzasz CD? Chyba mam. To sobie dzisiaj posłuchasz tej naszej polskiej kapeli rockowej. Śpiewają chłopaki po angielsku. Jakie ty muzyki słuchasz w ogóle? A to jest zadziwiające właśnie. Nikt się nie pyta mnie dawno o to, jakby zobaczył moją playlistę, to ona jest bardzo różna. Znaczy jest tak generalnie to hip-hop polski. Tak. Bardzo dużo tego mam najwięcej, ale na przykład jestem też fanem Marka Grechuty, tak? Jakby mam dużo kawałków Marka Grechuty, trochę Jamesa Blanta, tak jakby trochę bardzo duży przestrzał, ale generalnie polski hip-hop. Ja też lubię. Kiedyś wychowałem się na muzyce rockowej, ale później odszedłem tam długie w stronę... Pióra. Tak, miałem przy całym liceum, tak, kolczyk w uchu nad widem. Gdzieś mogłem wysłać zdjęcie, znajdę jakieś to ten. To może coś się dokleimy. No to kurczę, a jaki ten polski hip-hop, stary polski hip-hop? Stary, ale to coś się pojawia też lubię. Jakby ten trend, który się dzisiaj pojawił, to już trochę taki jest, nie taki hardkorowy hip-hop. Wpada w ucho, jest, no to kto teraz? Jest okej. Okay. Leciał teraz, jak jechałeś? Leciał, czy słucham też audiobooka, ale generalnie na przykład z tych, no, z takiej nie starej szkoły, ale już uznanej, to Kenka, bo jest jeden z moich ulubionych, okay. Tak. Znaczy super teksty i bardzo mi się to że tak powiem, podoba. Tak? Dobrze, no to ja kibiców zapraszam na kilkanaście sekund, ty właśnie, The Bullseyes i zaraz wracamy. Can't stop checking all you have. I have no discipline, so I'm crushed with the big sad. So happiness is shit of the mind. You live my dream life now. Happiness is shit of the mind. Jesteśmy. Tutaj Jarek mówi, że więcej muzyki niż gadania będzie. Dlaczego nie lubisz, jak się mówi do ciebie Jarku? No, bo uważam to pretensjonalne. Bardzo jestem prosty chłopak i z warszawskiego Grochowa, z Pragi, tak, więc jakby takie Jarku jakoś, nie wiem, zawsze mi jakoś działa na nerwy. No i wszystko. Wiem, że nie mówi się do... Często jest taka śmieszna sytuacja, że tak powiem, w słowach, że sam jesteś w jakimś towarzystwie, na przykład jest ktoś nowy i się odezwie do mnie Jarku i wszyscy tacy znajomi patrzą, kto powie. Więc to takie są śmieszne sytuacje, ale tak. Wiemy, żeby tak nie mówić. Wiesz, zacząłem sobie tak czytać historię Legii Warszawa. To ponad 100 lat. No nie, jeszcze nie, 95. Kurde, tak? Koszykarski. Ogólnie, klubu samego. A, to no tak. No, tak, klubu samego, a wszedłem na piłkarską. Ponad 100 lat. Piłkarską sekcję. W 2016 roku było 100 lat. To Legion Polski, to wszystko, kurczę, niesamowita. Niesamowita historia. Jak właśnie to też trochę zahaczę o to, tą historię, że niesie się za wszystko za tym, co się działo przed wojną, w trakcie wojny. No, naprawdę bardzo ciekawe. Nie wiedziałem, aż tak nie zgłębiałem. Wiedziałem o Legii Warszawa kiedyś, jak jeszcze mój tata świętej pamięci grał w piłkę nożną w Ślędzie, Wrocław. To z Wrocławia pan Mandziejewicz
grał. Zbigniew Mandziejewicz na moim osiedlu tutaj grasował. No kurczę, Liga Mistrzów, niezła legenda. Także to były moje pierwsze czasy. Tak, no a mój pierwszy kontakt z klubem Legia Warszawa. Jak ty tak patrzysz na tą historię w ogóle i jak się pielęgnuje tą wartość? Znaczy myślę, że ta wartość historyczna w klubie jest bardzo ważna. Znaczy to ja mam takie poczucie dzisiaj, na przykład jak, nie wiem, wygraliśmy Puchar Polski i minęło 50 tam parę lat od ostatniego Pucharu Polski, no mam poczucie tak, że napisaliśmy kawałek historii, że znaczy to jest jednak jakieś tam fascynujące w tym wszystkim i takie poczucie, takie pielęgnowanie tej spuścizny i dbania o to jest dla nas mega ważne, dla mnie osobiście też i nie wiem, czy bym umiał się odnaleźć w projekcie nawet bardzo fajnym, który, nie wiem, powstał 2 lata temu i tak dalej, to jakby nie miało trochę tej duszy, ten klub, fajnie dzisiaj klub, jest dużo klubów o bogatej historii i ja się cieszę, że jestem częścią Legii, bo ta historia rzeczywiście jest bardzo, bardzo bogata. Mnóstwo pytań jest do ciebie, zaraz do nich przejdziemy. Jak ciężko jest walczyć w Warszawie o sponsorów dla klubu? Jest ciężko? Paradoksalnie może być ciężko w największym mieście w Polsce? Powiem tak, oczywiście wszyscy mówią, że Warszawa jest najłatwiej, bo największe firmy i tak dalej. Ja zawsze odpowiadam tak, że jest trudno tak samo jak wszędzie, bo z jednej strony jest dużo firm, dużych, bardzo dużych korporacji, ale które w ogóle nie schodzą na taki poziom, nie patrzą na poziom lokalnego sponsoringu, tak, bo są firmami globalnymi, mają strategię marketingową rozpisane na całą Europę. Nam dzisiaj na pewno brakuje, ale to jakby brakowało, dzisiaj już pewno się odnajdujemy w tym takiego lokalnego biznesu. To są te ośrodki mniejsze, gdzie wiadomo, wszyscy się znają, biznesmeni, którzy robią, oni wspierają bardzo te społeczności sportowe, co jest super. U Warszawy jest to dużo trudniejsze, bo ta anonimowość tego biznesu lokalnego jest dużo, dużo większa. I na końcu ja uważam, że zawsze o tym decyduje dwie rzeczy. Twoje relacje osobiste i twój profesjonalizm twojej oferty, tego jak to prezentujesz, jak opiekujesz się tym sponsorem, jak dajesz mu poczucie, że dobrze zainwestował pieniądze i to jest według mnie dzisiaj kluczem do tego, czy to jest małe miasto, czy duże. A czy brak jeszcze hali przeszkadza gdzieś tam w tym, w rozwoju? No myślę, że bardzo. Znaczy wiecie, to tak, że nie wiem, czy ty byłeś na Bemowie kiedyś. Raz byłem, pamiętam. No tak, to przeżycie takie, bym powiedział, umiarkowane, jeśli chodzi o estetykę, aczkolwiek ja bardzo lubię te Bemowo. No klimat jest. Tak, nie? Jest klimat, ale to nie jest hala, gdzie możesz zabrać gościa, któremu tam 3 miliony wystają z tylnej kieszeni i on tam poczuje się komfortowo i zostawi te 3 miliony. Tak rzucam oczywiście żartując, ale to nie jest tak, gdzie możesz dzisiaj tym hospitality, które tam masz, no bo dzisiaj to jest tak, powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj patrząc nawet na piłkę czy na inne hale, ta część hospitality, gdzie masz VIP-ów, gdzie masz sponsorów, to co im dajesz jest szalenie ważne dla nich, żeby on mógł zabrać swoją rodzinę, swoich klientów, to wszystko. U nas nie ma tego zaplecza. My kolejny raz remontujemy tą halę, tam gdzieś podniesiemy jej standard znowu, ale to nie będzie to co nowy zupełnie obiekt, który mam nadzieję niedługo powstanie w Warszawie. A kiedy powstanie? Mam nadzieję, że w 2027 prace projektowe trwają, w tym roku się powinny skończyć, więc już jakby ten proces został uruchomiony, to jest jakby najgorsze za nami, ja uważam, jeśli chodzi o decyzję tutaj władz miejskich, ona została podjęta po tym naszym srebrnym medalu i to jest jakby bardzo budujące. Ale to tylko dla Legii, czy dla... Znaczy generalnie hala będzie miejska, gdzie pewno głównym użytkownikiem będziemy my i po części projekt Warszawa, czyli siatkówka. Tak jest to dzisiaj założeniem, bo też no, powiedzmy szczerze, no, nie ma hali, które są w stanie przemielić 5 drużyn na stałe, no bo cykl treningowy, no meczowy to wyklucza kompletnie, więc takie dwie, niecałe dwie, niepełne dwie to jest maks, co obiekt jest w stanie przetrawić. Ile kosztuje utrzymanie zawodnika, mówię o koszykówce, w Warszawie? Nie mówię o kontrakcie samym. Czyli mówię o mieszkaniu, samochodzie. Dlaczego mogę powiedzieć? Znaczy dzisiaj mieszkanie, jeżeli zawodnik, bo to głównie obcokrajowcy dostaną, musimy im zapewnić mieszkanie, to koszt w Warszawie mieszkania to jest 4,5 tysiąca złotych. To jest jakby, generalnie to nie jest mało. Minimum. Tak, znaczy to jest przyzwoite już takie mieszkanie w standardzie. My tam mamy, jednym z naszych partnerów jest firma, która ma taki apart hotel i oni tam mieszkają. To są bardzo przyzwoite w standardzie mieszkania. Dla nas jest to fajne, bo jest to elastyczność tego wynajmu. W Warszawie apartamenty, zapraszamy. Ale 4,5 koła, a samochód? Teraz nie masz. Samochód też nie ma. Obcokrajowcy mają samochody. Sami kupują? Czy nie, no my mamy partnerstwo z Toyotą, gdzie te samochody dostajemy w ramach umowy sponsoringowej. Coś tam czasami trzeba dorzucić, zapłacić. No, sam koszt wynajmu samochodu z 1,5-2 tysiące, jakby liczyć. No bo tak, znaczy w jakichś świadczeniach to płacimy. Czyli to wychodzi... Jeszcze mu nie zapłaciliśmy, już jesteśmy tam 6-7 koła lżejsi. On jeszcze nic nie dostał. Czyli w ogóle taki, żeby goście mieli gdzie jeździć, tak by wszystkich policzyć i idzie
mieszkać, to jest tak lekko pół bani do miliona złotych no, w skali sezonu. Pół bańki to tak, to tak lekko. No to jest spory koszt. Jak dużo jest większy budżet piłkarskiej? Już, nie wiem, czy to są oficjalne informacje. Nie, znaczy oficjalne, bo to jest tak, że te budżety przynajmniej powinny być jawne, no bo każdy powinien składać sprawozdanie do KRS-u. Nasz budżet gdzieś tam w zeszłym roku zamknęliśmy kwotą ponad 11 milionów złotych. No Legia ponad tam, nie wiem, chyba nie pamiętam, 150, nie chcę kłamać teraz, ale było duże. Znaczy my się zbliżamy do pewno końcówki ekstraklasy piłkarskiej z naszym budżetem do tego nam jeszcze trochę brakuje, tak? Do Legii Piłkarskiej. A za ten budżet piłkarski, jaką by Euroligę można zrobić, co? No taką przyzwoitą, bo tak ile jest budżet Realu Barcelona? Tak gdzieś około 25-30, prawda? Euro. No tak. No. Tak, tanio nie jest. No. To by można było się poszarpać. Czyli plany są ambitne, bo jak hala pójdzie, to jeszcze pewnie będzie łatwiej. No na pewno, znaczy hala, dzień meczowy, cały hospitality, strefa VIP, no na tym wszystkim chcemy zarabiać i potrafimy zarabiać, więc będziemy chcieli to robić. Wiesz, ja się zastanawiałem, jak właśnie potencjalnie, ja się takiego gadałem z kolegami, jak zrobić, napij się spokojnie, żeby... Dam 1 000 000 złotych na klub i co ja z tego mam, nie? No oprócz tego, że jestem pokazywany, eksponowany, no chciałbym w jakimś środowisku żyć. Bardzo mi się podobało to, co zrobił w tych latach 80. i 90. w Los Angeles Lakers prezes tam. Oglądałem ten film. Kurde, no ale z jednej strony było środowisko, wiedziałeś, że to jest ekskluzywne tylko dla tych ludzi. Czy coś takiego chodzi ci po głowie, czy takie coś funkcjonuje? Znaczy, to są dwie rzeczy. Po pierwsze to tak, za 1 000 000 złotych to możemy rozmawiać o tym, że stajesz sponsorem i pytanie, co dla ciebie jest ważne, czy ekspozycja, nie wiem, na koszulce pewno za 1 000 000 to z przodu się nie znajdziesz, to już od razu mówię, ale gdzieś z tyłu możemy rozmawiać. Jak ktoś chce być z przodu, to 2, co najmniej. Więc możemy rozmawiać o takiej typowej ekspozycji marketingowo-sponsorskiej i tak dalej, o tym, co ty z tym chcesz robić, jak wykorzystać prawo do tego, że jesteś sponsorem jako firma, jak my możemy w tym pomóc, bo też jakby chcemy realizować razem wspólnie różne pomysły, to jest jedna rzecz. Druga, my posiadamy taką organizację, takie forum, to się nazywa klub biznesowy, gdzie zrzeszamy mniejsze firmy, aczkolwiek nie zawsze, ich właścicieli, bezpośrednio często prezesów, którzy nie są w żaden sposób eksponowani w sposób taki sponsoringowy, reklamowy, ale płacą taką opłatę członkowską. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych i mamy takich ponad tam 30 czy ponad 40 podchodzimy firm, gdzie my znamy tych ludzi osobiście, gdzie robimy na ich kilka razy roku, wiecie, eventy, no nie wiem, turniej tenisowy, wspólne oglądanie jakiegoś fajnego meczu, na przykład na loży na Legii, turniej golfowy, tego typu historie, że tam parę imprez takich w roku staramy się zrobić, żeby scementować to towarzystwo, żeby mieli poczucie, że mają jakąś właśnie korzyść, plus to oczywiście tam bilety na mecze i to, że my osobiście o nich tam dbamy, ich znamy i po prostu się lubimy, kumplujemy, bo to często są też takie znajomości, już przechodzą się w takie osobiste. No tak, bo to relacje są istotne, no ale mówię, to jest trudna, to jest praca ciężka, ale żeby dbać o klienta, żeby był zadowolony. Zanim przejdziemy do pytań od kibiców, przychodzą też znane osoby na mecze. Aktor Damiński, widziałem rapera Tedek. Kto jeszcze przychodzi na wasze mecze? Przepraszam, jeśli o kimś ważnym zapomniałem. Są raperzy, Łysąży Johnson no, przychodzi. Dużo ludzi. Znaczy, Mateusz Damiński jest takim zapalonym kibicem, bo jeździ nawet na nasze mecze wyjazdowe. Zdarzyło mu się parę razy. Ostatnio Anna Liszowska była. To są osoby też, których, bo często jest tak, że się gdzieś specjalnie ludzi zaprasza. To są często, a u nas przeważnie są osoby, które same z siebie przychodzą, tak? Bo chcą zobaczyć mecz, bo się fajnie czują, więc jakby często to się przewija. Rzeczywiście to jest fajne, bo ludzie lubią. Znaczy, to jest tak, że ja często spotykam się z opinią, że ludzie, którzy chodzili na piłkę, no fajnie, bo fajny stadion i tak dalej, ale tutaj, kurczę, dla osób, które nie siedzą mocno w sporcie, to jest ciekawsze. Znaczy koszykówka jest ciekawsza, bo sam wiesz, w każdej akcji się coś dzieje, jest to niepowtarzalne, nie jest nudno, nie może być 0-0. Mhm. Szczególnie kobiety sobie bardzo chwalą koszykówkę nad piłkę nożną. Tak? Tak. O, to ciekawe. No dobrze. Zanim przejdziemy do pytań, to też mam prezent dla ciebie. Super, super. Czekałem, żeby było trochę lżej. Słuchaj, mam tu prezent, który jest związany, że tak po tej dzisiaj, nazwijmy to aferze koszulkowej, żeby nie przeginać, więc musiałem trochę zmienić, ale i tak go miałem ze sobą, więc tutaj jest prezent od gościa, który mnie bardzo zniechęcał, żeby przyjść do ciebie. Naprawdę? Znaczy nie od niego, ale z nim związany. Wiem, który mówił, że kto to? No, oczywiście, że się za chwilę dowiesz. Mówi, żebym nie przychodził, że to błąd i że będę tego żałował, więc... O. Ale koszulka jest unikatowa, bo jest koszulka... mieliśmy takie koszulki pamiątkowe z ostatniego meczu tego oto pana.
A, kosi. Nie, czy to trochę wniesiona w podróży. Koszar. Tak, więc tutaj wszyscy kibice na ostatnim meczu ze Stalą Ostrów, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cześć, siateczkę ci dam, żebyś mógł z tym po mieście chodzić. Kosi tak powiedział? Nie no, żartuję, no. Gadaliście, gadałem ostatnio z Kosim, ale nie mówiłem, że będzie. A jak ten Kosi, jak ty widzisz jego w tej roli? Ja myślę, że fajnie. Znaczy, na pewno go dużo nauki czeka. Ja mu powiedziałem, że już musi się, że miesiąc miodowy się już skończył, że już musi trochę się wziąć i zacząć brać odpowiedzialność za to, co się dzieje w polskiej koszykówce. Na pewno jest fajnie, że gość z tak bogatą karierą funkcjonuje w lidze, w obszarze PZKosza. To na pewno jest fajne, bo to jest wartość, ja uważam. I musi teraz nabyć tych wszystkich zdolności menedżerskich i mi się daje, że ma ku temu jakiś tam potencjał, że może to fajnie wykorzystać. Pytałem się właśnie o to, czy go wspierają, nie wiem, starsi koledzy, no bo czy ci, co pracowali, powiedział, że tak, że jest okej. To co, mówisz, że skończył się miesiąc... Znaczy, miesiąc, okres ochrony. Dokładnie, czego byś oczekiwał od Łukasza? Co byś chciał, żeby zmienił? Znaczy, ja myślę, że dzisiaj trzeba sobie zadać jedno pytanie, tak już mówiąc zupełnie serio, to już nawet nie jest pytanie do Łukasza, trochę do nas wszystkich. Gdzie my chcemy, żeby ta koszykówka była za jakiś czas? No bo dzisiaj ona jest w miejscu, jakim jest, ale trochę to jest, ona się tak dryfuje, w dobrą stronę, ale dryfuje. Znaczy, ja chciałem wiedzieć, jaki jest plan na koszykówkę, co zrobić dzisiaj, nie wiem, jesteśmy 10. ligą w Europie, tak, gdzieś był jakiś taki ranking, to co zrobić, żebyśmy za, nie wiem, 4 lata byli 7, tak, znaczy co trzeba zrobić w tym celu i nad tym trzeba się zastanowić, stoczyć pewną jakąś środowiskową dyskusję, wymyślić, jak to zrobić i to po prostu zrobić. A nie uważasz, że jest za dużo drużyn w Ekstraklasie? Ja osobiście uważam. Znaczy ja uważam, że tak, że dziś jesteśmy za słabą ligą. Jeszcze przy przepisie o obowiązkowym Polaku to nie pomaga w rozwoju ani tych zawodników, ani tej ligi i swobodnie uważam, że 2-4 drużyny mniej to bez problemu byśmy sobie dali radę. No fajnie, że nie jestem sam, bo też o tym często dyskutujemy. Ja nawet bym poszedł mocno po bandzie, zrobił 12, ale elitę. Pierwszą ligę podzielił na dwie grupy po to, żeby prezesi nie musieli jeździć, kurczę, nad morza na Podkarpacie. I to jest jakaś spory budżet zaoszczędzony. Słuchaj, nie? Trzeba popatrzeć, jak wygląda Europa. Tak, jak wyglądają te ligi, które zrobiły progres, co im to dało. Ostatnio siatkówka w Polsce podjęła decyzję o zmniejszeniu. Jakby trzeba iść w tą stronę i rozumieć, dlaczego to też chcemy zrobić. Tak? Znaczy, dlaczego to jest dobre, bo też oznacza, no nie wiem, więcej transmisji w Polsacie, mniej w emocjach, które jakby nie budują trochę tego produktu. Tak jest wiele argumentów za. Oczywiście będzie tak, że połowa tej ligi będzie przeciwko. No bo gdzieś tam będą się czuć, że będzie, że spadną, że będzie trudniej się utrzymać. Życie, ale tak jest życie, znaczy nie można wszystkim dogodzić. No albo chcemy tą ligą iść naprzód, chcemy lepiej wypadać w pucharach, produkować w cudzysłowie lepszych zawodników do reprezentacji Polski, no albo chcemy być tu, gdzie jesteśmy. Pierwsza liga byłaby zdecydowanie jeszcze bardziej ciekawsza, no i druga liga by skorzystała, no bo tam się to trochę rozmyło. Są dwie drużyny, które trenują w grupie, a reszta to po prostu młodzi ludzie albo goście, którzy kochają to i po prostu robią. To oczywiście też trzeba według mnie powiązać, bo to zmieszanie ligi, znaczy samo zmieszanie ligi nic nie da, znaczy to musi być jakaś większa całość. Tak samo jak rozmawiałem o tej drugiej lidze, znaczy też musi być jakaś regulacja tego, co się dzieje z tymi młodymi zawodnikami. No my w drugiej lidze akurat ogrywamy młodzież i ona się obije o tych 35-latków często, tak, i to jakby niczemu dobremu nie często nie służy, że więcej tych młodych chłopaków powinno grać po tej drugiej lidze w pierwszej i to będzie większa korzyść. No nie, muszę jeszcze o trenera Kamińskiego zapytać. Śmiało. Bo tutaj mam przygotowane. No 5 lat, tak? 2019. No 4. 4 lata. 4 lata. Kawał historii, twoje wspomnienie o trenerze Kamińskim. Takie przez ten... Ja mam bardzo dobre wspomnienia. Znaczy, ja ze wszystkimi trenerami, z którymi współpracowałem, mam bardzo dobre relacje. I Wojtek się do nich zalicza, mimo że są trudne momenty. Ale absolutnie, no, Wojtek, każdy trener, najpierw Tanner z Pasem, wyniósł nas na pewien poziom organizacyjny, sportowy, zrobiliśmy krok do przodu. Za Wojtka zrobiliśmy, że tak powiem, kolejne kroki do przodu, zdobyliśmy medal po 52 latach, tak, więc jakby ogromny sukces prowadził nas do finału. Graliśmy w ćwierćfinale FIBA Euroka, więc absolutnie tego nie można wymazać, zapomnieć. Ale czasami tak się po prostu dzieje. Ja też Wojtkowi to kiedyś powiedziałem, że i to każdemu trenerowi mówię, że z trenerem to jest tak trochę jak z
pierwszą dziewczyną. No nawet jak to jest największa miłość, to rzadko kiedy zostaje żoną na całe życie. Więc jakby jest super i trzeba się z tego korzystać i cieszyć, ale przychodzi moment rozstania. Dla mnie też jest ważny moment i to, jak się rozstajemy. I nie wiem, ja z Wojtkiem już kilka razy rozmawiałem od momentu rozstania i jakby to były normalne rozmowy, pozytywne, bez jakichś tam wzajemnych pretensji, żalu czy czegoś takiego. Stany z Pasowym mam, bym powiedział, przyjacielskie relacje do dzisiaj, więc jakby i z innymi trenerami. To była trudna decyzja z trenerem? No cholernie, znaczy powiem szczerze, ja się czułem trochę... Przepraszam, no. Znaczy jak po meczu ze Stalą Ostrów, jak jakby rozmawiałem z Wojtkiem, że kończymy współpracę, no to jak jechałem do domu, to się czułem trochę właśnie, jakby mnie dziewczyna rzuciła, albo ja bym się, albo jak się bym rozstał z kimś bliskim, znaczy trochę tak dalej będę w tej analogii. I no, osobiście bardzo, bardzo, bardzo to była trudna dla mnie decyzja, bo jakby, nie chcę, że przywiązujesz, bo to jest złe słowo, ale zżywasz się z tym drugim człowiekiem, no współpracujesz z nim, to jest gość, z którym rozmawiasz częściej z własną żoną, tak? Bo codziennie piszesz, rozmawiasz, dzwonisz, jesteś w ciągłym kontakcie, jest dużo super wspomnień, no, ale trzeba czasami podjąć trudne decyzje. No bo to się właśnie zaraz po meczu wydarzyło, czy to, to pewnie musiało gdzieś tam rosnąć wcześniej decyzja, i decyzja zapadła. Napisałem do trenera Kamińskiego po tym wszystkim, że wszystkiego dobrego nie ma, że właśnie nie ma tego złego i odniosłem wrażenie, jak mi właśnie odpowiedział, że tak jakby ciśnienie troszkę z niego zeszło. Mi się wydaje, że tak, że ciśnienie było przeogromne nas wszystkich i gdzieś zapędziliśmy się wszyscy gdzieś tam w taki moment, że pewno byłoby trudno wyjść i obciążenie na Wojtku było i presja była największa, no bo on za to odpowiadał. No, trzeba było podjąć tą decyzję. Znaczy, to nie było tak, ja to już mówiłem w jakimś wywiadzie, ja nie podjąłem pod wpływem tego jednego meczu. Znaczy, ten mecz gdzieś tam mnie utwierdził, że trudno będzie to odbudować, no i trzeba to było wziąć na głowę. Wtedy odpowiedzialność spada na mnie, no bo ja podejmuję decyzję o rozstaniu się z trenerem. I później w ogóle historia jakby potoczyła się już bardzo ciekawie, bo nie tak miało już skupić, ale wyszło super, bo zdobyliśmy Puchar Polski i awansowaliśmy dalej jakiś tam w pucharach, bo jechaliśmy na mecz do Sportingu i wszystko wyszło dobrze, tak? Jakby, znaczy dobrze, no wyszło, odbiliśmy się dużo lepiej niż się spodziewałem, myślałem, że to dłużej potrwa. No to dzisiaj jeszcze mecz właśnie, trener Rajkowicz będzie, który był blisko chyba, tak? Był blisko? Tak, nie, rozmawialiśmy oczywiście, to nie jest tajemnica, z trenerem Rajkowiczem i kilka fajnych rozmów odbyliśmy o koszykówce. Mam wrażenie, że gdzieś tam się polubiliśmy i absolutnie ten z bardzo dużym doświadczeniem z tym wszystkim. Myśmy cały ten proces, można powiedzieć, zawiesiliśmy w momencie, kiedy Marek zdobył Puchar Polski i kiedy jeszcze ja tam z nim po tym Pucharze Polski rozmawiałem, żeby sam się utwierdzić w przekonaniu, czy na pewno on to chce i czy na pewno da radę, tak? No dobrze, jedziemy z pytaniami od kibiców. Są też złośliwe pytania. Na te pytania chcesz odpowiadać? Możemy spróbować. Znaczy, spróbujemy na wszystkie odpowiedzieć. Tak, znaczy, mogą być złośliwe, ale na poziomie, żeby były. No bo, słuchaj, no możemy zacząć. Taki, to, co ty wpisywałeś, taki... to nie. Z fake konta, dobra. No to Michał Wolski, jak to jest być w cieniu Śląska? Wystawił język trochę przekornie. No, no nie wiem. I to było. To jest piękna odpowiedź. Jedziemy dalej. Dominik Lutek. Małkowski, otwartość kwoty na pensje zawodników, czy jest za, czy przeciw i to dlaczego? To jest bardzo fajny wątek. Znaczy ja powiem tak, trochę dłużej. Jestem absolutnie przeciwnikiem ujawnienia pensji poszczególnych zawodników, bo uważam, że każdy ma prawo do jakiejś tam prywatności. Tak jak w firmach się nie ujawnia, nikt niewiele zarabia, uważam, to jest dobre, ale absolutnie byłbym za tym, żeby były otwartość i przejrzystość, bo to też jest ważne, nie tylko otwartość, ale przejrzystość budżetów koszykarskich. Na co idą te pieniądze, że nie wiem, wydaliśmy, nie wiem, połowę, czy 70%, czy 40% z ogólnej kwoty na wynagrodzenia, na podatki, na inne rzeczy i tak dalej. Czyli nie jak w NBA, że wiemy, kto ile zarabia. No nie. Tak myślę, że w Polsce nie jesteśmy na to gotowi. No bo my jak na przykład... No. Po drugie by to ceny podbijały za chwilę. Tutaj wiesz, jak to głównie Polacy, tak? By było ten Krzysio tutaj, który gra mniej, ma 300 zł więcej, tak? No ale to dobrze, to agenci nie byliby potrzebni. O tak, sami by się chłopaki kłócili. No ale my jak dyskutujemy o drużynach, poruszamy się po prostu po nazwiskach, kto jak gra. Łatwiej by było kogoś ocenić, jakbyśmy wiedzieli, ile na przykład dana drużyna w sezonie przeznaczyła właśnie na zawodników. Ale to nie ma znaczenia. Znaczy dla mnie nie znaczy, albo drużyna gra dobrze, albo źle. No bo jak gra, jak wydasz dużo i gra źle, to znaczy, że źle wydałeś pieniądze. No czyli my możemy mówić, że właśnie tak się wydarzyło. Ale nie, no znaczy ona bez względu na to, czy wydasz dużo, albo gra dobrze, albo gra źle. Znaczy o to mi chodzi, że jakby nie pieniądze powinno to determinować, bo kogoś być może stać, żeby płacić wszystkim plus 20%.
I może ma taki kaprys, może chciał szybciej zbudować drużynę, może coś innego zadziałało, nie wiem. No, no tak, ale ta drużyna, która ma mniejszy budżet, łatwiej byłoby ją chwalić, która pokonuje tego, co jasne, ma. Jasne, ale dlatego mówię, ujawniajmy budżety globalne, że wydaliśmy na tyle na zawodników. Na zawodników, tak, 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 ale no chociaż tyle. To koszar mógłby spróbować przeforsować. Mógłby. Myślę, że jeszcze dzisiaj nie jest to takie łatwe, no bo jak gdzieś tam patrzymy, że nawet sprawozdania, po pierwsze trzeba było zacząć od ujednolicania, trochę tak wejdę w kuchnię sprawozdań finansowych, no bo dziś jest tak, że rok obrachunkowy to albo jest od 1 stycznia do 31 grudnia, tak jest w normalnej firmie, ale w klubach sportowych powinno być, że to jest od 1 lipca do 30 czerwca, tak jak trwa sezon. No bo wtedy porównujemy trochę, ile właśnie w sezonie wydaliśmy na to. I w piłce nożnej jest tak, że to jest obowiązek, że wszystkie kluby muszą mieć tak rok obrachunkowy zrobiony, że rozliczają sezony, a nie lata. No ale to w teorii jest chwila roboty. Dla tego, jest chwila, tak. No tak, znaczy zmienić trzeba tak. Ale to by było super ciekawe też dla kibiców, moim zdaniem. Wtedy jeszcze tak, wtedy możemy popatrzeć, mamy 16 drużyn, 14, 12, ile tam. Kto ile wydał na jak efektywnie zarządził budżetem. Dobra, to koszarowi już dwa punkty zrobiliśmy, żeby nie musiał tam za dużo robić, to mu powiemy, musisz że... dziękować, Łukasz. Tak, to masz dwa już załatwione. Jedziemy dalej. Który budżet ma Legia w lidze? Damian Kokot pyta i dlaczego klasycznie piąty, szósty? Skąd to Damian Kokot wie, czy szósty? Nie, chyba to taki sarkas jest, że wszyscy prezesi, zawsze trenerzy przeważnie mówią, że mam piąty, szósty budżet w lidze. Nie zarejestrowałem tego, że nie, piąty, szósty. Nie, tak mówię, tak wszyscy mają piąty. Nikt nie powiedział, że ma najważniejszy. Ja zawsze otwarcie mówię, jaki mamy budżet nie na zawodników, ale na klub, bo to jest jawne po prostu, znaczy, no nie trzeba jakiejś filozofii. Średnio przytomna osoba może wejść na stronę KRS-u, wpisać naszą nazwę czy numer KRS-u i zobaczyć, ile wydaliśmy w danym sezonie, na ile zarobiliśmy. Dla mnie, powiem szczerze, co innego jest ważne. Znaczy, dla mnie jest tak, że jestem bardzo zadowolony z tego, że my od 3 czy 4 lat mamy wynik finansowy taki 0+. Znaczy nie ciągniemy żadnych długów, nie mamy żadnych zobowiązań, jakby jesteśmy cały czas na bieżąco rozliczani, jakby bilansujemy się. To jest jakby szalenie ważne, bo to jest według mnie fundament zdrowej organizacji. Bo jak popatrzysz historycznie, wszystkie te kluby, które miały jakieś tam zachwianie, no wynikało z tego, że ciągle rolowały, ciągle dokładały, ciągle myślały, że przez dołożenie na sport odbudują się finansowo, a jak nie szło w sporcie, to ten dług się jeszcze bardziej pogłębiał i były problemy. Przeżywałem coś takiego w Zielonej Górze, ale to były 3 miesiące plus bonus, no oczywiście zostałem spłacony, trochę to trwało, później ogromne problem. Ale tak nie powinno być. Znaczy ja uważam, no że kurczę, ja dzisiaj jak nie wiem, no nie zdarza mi się, ale jak kiedyś tam, nie wiem, raz w sezonie mam tydzień opóźnienia, to jak kurczę, ja się głupio z tym czuję. Znaczy, no nie, no. Myśmy się przyzwyczaili. Kurczę. No ja wiem, ale to jest patologia. Ja tak, dzisiaj wiem, jakby kończąc z graniem, już będąc, znasz na pewno Jacka Kaszubę z Polonii Leszno, bo też tam się spotykaliście, to on mnie trochę przyzwyczaił do tego, że wszystko jest na czas. Jakby i ja mówię, kurde, ja pierdzielę, ale fajnie, a to jest standard, to w ogóle na świecie jest standard. Dzisiaj jak robię tam gdzieś swoje biznesy, to jest standard, trzeba płacić. Znaczy, no tak jest to życie dorosłych mężczyzn, znaczy trzeba, bierzemy odpowiedzialność za nasze zobowiązania i trzeba płacić. Rozumiem, czasami może się raz na jakiś coś nieprzewidziane, sponsor zbankrutuje, tak? No to tak, ale to często jest tak, że my po prostu wydajemy więcej niż mamy, znaczy kluby, tak? A masz takich przyjaciół biznesowych, którzy właśnie jest problem, ktoś zbankrutował i dzwonisz, Memory 5, słuchaj, trzeba. Znaczy powiem tak, mam wielu przyjaciół, którzy pewno by pomogli, nie musiałem nigdy skorzystać, bo nie było takiej sytuacji. A, okej. Okay. To w ten sposób. Bo ja słyszałem o takich historiach, że są osoby, które gdzieś tam wspierają, jeżeli ktoś ma problem, to... Nie, znaczy dzisiaj to powiem szczerze, no, dzisiaj to jest umiejętność bardziej zarządzania płynnością, no bo jest tak, że pewne transze, nie wiem, od sponsorów, bo to są raporty, faktury, się czeka, możesz nie mieć na czas tych pieniędzy i ty zarządzasz klubem, masz zarząd, który musi zadbać o to, żeby była płynność, czyli są instrumenty finansowe, z których można korzystać, żeby zawodnik nie poczuł, że ty te pieniądze dostajesz od sponsora miesiąc później, żeby on miał pensję na czas. Okej. Nie wiem, ten Dominik Lutek Małkowski zasugerował, że doping wspomagany jest z nagłośnienia. Nie wiem, pierwsze słyszę, znaczy nie wiem, o co chodzi. Znaczy mamy DJ-a jak wszyscy na tym i ten i to, ale to jest na każdym, na każdej hali to jest. Przejdźmy sobie na Twittera, nie na Tindera. Pitero 71, czy uważasz, że dziki są konkurencją w walce o kibica? Nie. Myślę, że projekt dzików rozwija się gdzieś tam obok, zupełnie niezależnie od nas. Jest projektem zupełnie nowym, pierwszy sezon w Ekstraklasie i to jest w ogóle nie konkurencyjne, to są projekty. Znaczy my zupełnie mamy inny standing dzisiaj, że tak powiem. Jesteśmy klubem, od którego się oczekuje zwycięstw, gry w pucharach i tak dalej, a dziki dzisiaj są Beniaminkiem, który
walczy w każdym meczu o to, żeby zrobić jakąś niespodziankę i są na początku tej drogi. Pamiętasz, kiedy dziki powstały? Dziki są krócej niż w ogóle, dziki krócej żyją niż wy jesteście w Ekstraklasie? Może tak pewno, być? Pewno tak. Znaczy, to też nie wiem, jak tam się datuje, bo oni się połączyli tam z Mocem chyba Ochota, takim dzielnicowym klubem i pewno tak może być, że tak jest. Więc jakby po 95 latach jakby możemy usiąść pogadać. gdzie będziemy my, gdzie będą dziki. Maciek Łapeta, to też pytanie o trenera Kamińskiego. Czy prawdą jest, ktoś musi wiedzieć, że nie tylko średnie wyniki były powodem rozstania z trenerem Kamińskim? Znaczy tu nie ma żadnego drugiego dna odnośnie trenera z trenerem Kamińskim. Znaczy nie, no, czy, to trzeba się Wojtka zapytać, może on ma jakieś inne odczucia, ale absolutnie to nie. No, mówię, ta relacja była dosyć dobra między nami, do dzisiaj jest to. Następne pytanie od tej samej osoby. Czy w klubach PLK-PL powinno być więcej dyrektorów sportowych, scoutów? No mi się wydaje, że to jest bardzo duży problem dzisiaj w klubach, że ja często tego jeszcze do mnie nie słyszałeś, ale zawsze mówię, to zupełnie na stary, że ja się na koszykówce nie znam. Znaczy ja nie jestem byłym zawodnikiem, trenerem, ja się na koszykówce nie znam, ja mogę ją lubić, ja mogę ją oglądać, mogę w niej uczestniczyć, ale ja się jej nie znam. Jaką ja mam się kompetencje do wybierania, nie wiem, zawodników, czy nawet trenera? Dla mnie ten proces, który przeprowadziłem, to był bardzo wykańczający, w sensie odpowiedzialności, bo nie czułem się odpowiednio merytorycznie przygotowany do tego, zdawałem się na intuicję, na rozmowy z wieloma ludźmi w środowisku, ale dzisiaj to jest tak, że w klubach powinni być dyrektorzy sportowi, tylko z prawdziwego zdarzenia, uważam. Mało jest dzisiaj osób, które są do tego przygotowane, a patrzę na naszą ligę, to często tak widzę, że prezesi lubią wybierać zawodników, tak? I to się, że tak powiem, różnie kończy. Albo to są prezesi, albo wszystko się opiera na trenerze. To jest druga formuła, chyba najczęściej spotykana. Że trener jest i trenerem, i skautem, i wszystkim i tak dalej. I trochę nie ma takiej, nie chcę mówić, że przeciwwagi, ale wsparcia, trochę spojrzenia z boku. No, a kto to powinien być? Myślisz, że to powinien być były zawodnik? Profilowo według mnie to powinien być albo były zawodnik, albo były trener, być może scout, ale na pewno to jest według mnie szalenie ważne, ktoś, kto nie ma żadnych ambicji trenerskich, no bo jeżeli będzie dyrektor sportowy, który ma swoje ambicje trenerskie, no to on się nigdy nie dogada z trenerem i zawsze będzie jakaś taka rywalizacja, im gorzej, tym lepiej. Super uwaga, to prawda, to jest bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, że nie może podgryzać trenera. Tak, znaczy kompletnie muszą jechać na tym samym wózku i któryś musi być wyżej. To nie mogą być równoległe stanowiska. No tak, no fajnie by było, żeby tak to się wydarzyło, że w każdym klubie taka osoba jest, no bo to jest odciążenie pracy prezesa, nie musisz się tam pierdzieli, zgadać z zawodnikami, a trener może się skupić mieliśmy taką sytuację, no zwolniłem trenera, czy zwolniliśmy, tak? I ja mam wybrać nowego trenera. Ja siedziałem 3 tygodnie na telefonach, na kolach, zlecałem tam różne analizy, kto, gdzie, ich drogi, wszystko, tysiące rzeczy robiłem, ale na końcu powinno wyglądać tak, że idę do swojego dyrektora sportowego, mówię, przedstaw mi, nie wiem, 3-4 kandydatów, porozmawiajmy o ich mocnych, słabych stronach, ja wtedy mogę podjąć decyzję, że według mnie ten się w naszym środowisku sprawdzi najlepiej, tak? A jaką ja mam kompetencje gdzieś do wyboru dzisiaj trenera, to jest trochę loteria. Mogę ten proces zrobić najlepiej, jak potrafię, ale nie mam tego czegoś, nie mam tego wyczucia boiskowego, bo jego zawodnika, trenera. Chcesz spróbować Gaminata, końcówkę? Ufasz mi? Polej, Kamil. Już gorzej dzisiaj nie będzie. To Gaminatek, ale to jest energy, wiesz? Tutaj jak nas strzeli zaraz. Pozdrawiamy Roberta, który tutaj nas... Bardzo dobry. Bardzo nawadnia? Dobry, jest w moc. Jeszcze ci dam na wynos, tylko sikać się chcę, wiesz? To tak ostrożnie. A ile powinien zarabiać taki dyrektor sportowy, żeby mu się chciało? Ja powiem tak. Ile dzisiaj zarabia średnio obcokrajowiec w polskiej lidze? To sobie strzelę. Mogę? No. 7-8 tysięcy? No pewno troszkę dolarów. Pewno troszkę mniej, ale jak dojdzie ten samochód, mieszkanie, to już pod... Mniej? No myślę, że około 5 są dzisiaj obcokrajowcy, po 5-6. Okay. No i teraz wyobraź sobie, że dzisiaj, jeżeli ten dyrektor uchroni cię choćby od jednego błędu transferowego w roku, ja nie mówię, że on nie popełni, tylko uchroni cię od jednego, to już się opłaca go mieć. Jeszcze licencja jedna mniej. Tak, no ale wiesz co chodzi, czasami te błędy, te zmiany są bardzo kosztowne, no bo wiesz, to nie jest tak, że zwalniasz zawodnika, musisz mu zapłacić 1, 2, 3 pensje, to wszystko kosztuje, na jego miejsce wziąć kolejnego, zapłacić od obu prowizję, bilety lotnicze, parę innych rzeczy, to nie są tanie rzeczy. Tak, a byli trenerzy, pamiętam, że oni najlepiej to wszystkich by wzięli, tak. Ale ktoś musi za to zapłacić, tak, nie? Tak. Najpierw się bawić, jakby nie za swoje. Sonia Grząś, dlaczego w Legii jest tak duża rotacja pracowników z działu marketingu, media? I to jest pytanie, które się powielało wielokrotnie. Znaczy jest duża, jest bardzo prosta przyczyna, czy to jest bardzo trudna praca, w sensie
obciążenia. Czy wyobraźmy sobie, że dzisiaj ludzie u nas w biurze pracują poniedziałek, piątek normalnie w biurze. Ja mam w biurze 8 osób, czy 9. Normalnie mam swoje biuro w Warszawie, gdzie jest 8 czy 9 osób, siedzi stacjonarnie, a do tego jeszcze obrabiają mecze. Czy wyobraź sobie, że jedziesz w piątek, wychodzisz z pracy, jedziesz w sobotę do Szczecina, wracasz w niedzielę prawie nad ranem i w poniedziałek idziesz znowu do pracy. Więc to nie jest łatwe. Znaczy, to jest bardzo obciążające, więc albo trzeba niesamowicie kochać klub, albo koszykówkę, albo tą pracę. Nie wszyscy też czasami dają też radę. Jakby ta rotacja jest też elementem poszukiwań optymalnych rozwiązań. To jest raz, a dwa, też sytuacji rynkowej, że dzisiaj ta sytuacja jednak jest po stronie pracownika, że jak komuś jest ciężko, to on ma zawsze alternatywę, bo znajdzie tą pracę, szczególnie w Warszawie. No dobrze, zobaczymy. Tam jest parę wątków. 7 tysięcy osób to zobaczyło. Ktoś musiał podbić to pytanie. Czy planujesz przeprowadzkę? To już zaczęli Sonią. Może Sonia... Mi się wydaje, że to Sonia zrobiła robotę niż ten. Tak. Wątek jest poboczny, może nie wchodźmy w to. Dobra, tutaj wątki poboczne. Tutaj Marcel Rowiński. 9 miejsce, złośliwe tak. W tym sezonie i brak udziału w playoffach to porażka dla całej organizacji. Znaczy to sport to będzie nasza porażka, tak. To przyznam, mimo zdobycia Pucharu Polski to będzie nasza porażka. A co czułeś, jak ten puchar zdobyliście? Widziałem radość, tam jeszcze przed meczem się spotkaliśmy, ale to był chyba przed półfinałem. No. Nie, no, czy powiem tak, że ja się strasznie bałem tego półfinału. Znaczy, dlatego, że gdzieś tam ten tref nam nie leżał. I jakoś przed tym finałem byłem spokojniejszy. Też tak racjonalnie staram się patrzeć, że ta stal jednak osłabiona była, że my w gazie, że to... I oczywiście w czasie meczu się człowiek denerwuje, ale byłem pewniejszy zwycięstwa dużo bardziej w finale niż w półfinale. Więc absolutnie, duma, no radość taka, no za wokół, no coś takiego niepowtarzalnego, naprawdę. Jeszcze jak z Gambitem gadałem, no to Sen o Warszawie leciał. Jak wychodziliście do gry, jak często jeżdżę do Warszawy, no to komentuję mecz NBA w nocy i wracam do domu samego rana, kiedy słońce wstaje i tam parę razy, jak radio puściłem, poleciała właśnie ta piosenka, no to robi, jest klimat, jest coś takiego magicznego w tej piosence. Jeszcze jak jesteś w Warszawie, widzisz to miasto, jak o poranku, to jest... Nie, to prawda, w ogóle cały ten turniej w Sosnowcu super zorganizowany, naprawdę fajnie, no nie dlatego, że wygraliśmy, bardzo mi się podobało. Fajna hala. Tak, fajna hala, super prezydent, gratulujemy, bo wygrał w pierwszej turze wybory teraz, więc bardzo prosportowy prezydent, więc należy się cieszyć. No dobrze, czyli się spotkamy się pewnie w lutym. Kamień Polska, to my tradycyjnie pytamy, jak w Legii podchodzą do tematyki nawodnienia zawodników, trochę pytania. jak się nawadniają? Z kim się nawadniacie? Macie jakiegoś partnera? Może Gaminejta? Nie, znaczy mamy partnera. Czy w nawadnianiu to będą najlepszy z Darek, tak? Oj, Darek, widzę tam nawadnia na Oliwia. Tak? Nie, już się trochę uspokoił. Nie. To nie są czasy Krosna. Nie, nawadniamy się, bardzo dbamy o to. Darek cyka. Ale nie, macie jakieś... Tak, mamy partnera, firmy? Tak, mamy. Ja się śmieję czasami, że niektóre kluby to... Nie wiedzą. Żeby nikt nie widział, co tam mamy, to Paole wlewają, rozumiesz, do tego, do mineralnej i zamieszczają. No dużo jest tych takich, widzisz, wątków. Prośba o wymienienie najlepszych wychowanków Legii z ostatnich lat. Znaczy, tutaj nie ma jakichś wychowanków od nas, którzy, taki wychowanku, no bo to jest wychowanek. Wychowanek to jest taki, który był rok, dwa, trzy lata od 10 roku życia, to jakby dziś jeszcze jest... kilku obiecujących chłopców i mi się wydaje, że za 3-4 lata ich zobaczymy, ale jeszcze dzisiaj nie chciałbym specjalnie wymieniać ich nazwisk, bo to może tam sodówka odbić i trzeba spokojnie do tego podejść. I Michał Rublewski, jak prezes ocenia zainteresowanie Polską Ligą Koszykówki Warszawy i sekcją Legii Kosz, porównując to sytuacją sprzed kilku lat? Czy kibice mocniej się angażują, czy władze miasta powinny wspierać klub? Pan redaktor, bo Michał jest redaktorem w Wirtualnej Polsce. Jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się. Dokładnie, tak. Politycznym, tak. Politycznym. Też chodzi na nasze mecze. Bardzo, okay. Bardzo często pozdrawiamy Michała. Jest fanem tutaj Legia Kosz. Znaczy, na pewno dużo się zmieniło, jeśli chodzi o koszykówkę w ogóle w Polsce. Mi się wydaje, że to, co było dzisiaj niż 5 lat temu, jest dużo lepiej. Jeśli chodzi o Warszawę, to na pewno też my zbudowaliśmy naprawdę swoją społeczność. Ja powiem tak, że rok temu, kiedyś było tak, że na przykład jak mieliśmy kolizję meczu z piłką nożną, to u nas były puchy na hali.
A dla porównania powiem, że pracowaliśmy na tym, żeby wykształcić, to się dokładnie mówi, swoją publiczność, która jakby chce przychodzić, nie dlatego, że nie może iść na mecz piłki, tylko dlatego, że chce iść, bo chce zobaczyć koszykówkę Legii. I rok temu był taki dzień, w którym tego samego dnia były dwa mecze, Legia Śląsk, i piłkarska, i koszykarska. I na stadionie, na hali był sold out. Znaczy to pokazuje, że jest absolutnie moda na koszykówkę, na Legię, i piłkarską, i koszykarską. Myśmy w tym roku mieli chyba, nie wiem, 11 sold outów. To nie jest być może duża hala, bo tam ma 2000 ludzi, ale ona też trzeba pamiętać, że jest jaka jest, a po drugie jest na końcu świata, trochę patrząc z perspektywy Warszawy. Ile tam się można, z Mokotowa, to jakby... No nie, no ja mieszkam akurat po drugiej stronie miasta, ja jadę 40 km od siebie z domu na tą halę, a też mieszkam w Warszawie. Ja pierdzie. No to... Ale tak patrząc, bo ja tak, Mokotów to jest chyba południowy... No Mokotów myślę, że może mieć 15 km, 20 km. W korkach to często jest jakby, naprawdę, to nie jest łatwa wyprawa. Znaczy, czyli ludzie, którzy tam docierają, naprawdę chcą tam dotrzeć. No tutaj, żebyś zdążył na mecz, no. To myślę, że też trzeba będzie 45 minut pojechać. Jest godzina 17, ale mamy jeszcze komfortowo sporo czasu. Dobry Gaminate? Rozrobimy zaraz jeszcze więcej. Piotr Nowak, którego transferu najbardziej i najmniej żałuje i dlaczego z tych, które były bardzo blisko, a jednak na ostatniej prostej nie doszły do skutku? Czy może nie w kategoriach żałuję, bym powiedział, który był najbardziej pechowy. No to był AJ English, który na pierwszym treningu zerwał wiązadła niestety i to był najbardziej pechowy nasz transfer i rzeczywiście, szczególnie jak patrzyłem, pamiętam jak on tam później rehabilitował u nas i tak stał na tej jednej nodze i tak z każdej pozycji trafiał do tego kosza, to tak mówię, kurczę, że szkoda, bo wtedy go bardzo potrzebowaliśmy, bo mieliśmy trudniejszy sezon, więc on był najbardziej pechowy, zadowolony, myślę, że już wiem, kto jest najbardziej zadowolony z tym transferu, Łukasza Koszarka. Nie, zupełnie serio mówię, że mi się wydaje, że to było fajnie, że Łukasz zdecydował się kończyć karierę u nas, że zwieńczył ją też medalem kolejnym swoim, a naszym pierwszym tam po 52 latach i na pewno jest jakby taką było to dużą wartością. Ja tak mam cały czas tą kontuzję Grzegorza Kulki w finale. On kostkę skręcił chyba w meczu bardzo numer... Bardzo mocno miał operowany później. 5? Nie, w finale w numer 1. W pierwszym meczu, bo myśmy go przegrali, a drugi bez niego wygraliśmy. A był w gazie wtedy. Znaczy, Grzesiek był bardzo dużym gazie. Znaczy, myśmy w ogóle jeszcze tam myśmy się w tym finale posypali bardzo, bo tam jeszcze był Adam Kemp, który miał pęknięty oczodół. W ostatnim meczu jeszcze Jury Skifitz się rozwalił, nie grał, więc myśmy tam byli dziesiątkowani. No, trzech de facto podstawowych zawodników nam wypadło, co w finale jest nie do odrobienia praktycznie, ale zdobyliśmy srebrny medal. Myślę, że bo tak teraz mówi, przypomniałem sobie, co powiedziałeś, że w telewizji to było ogromne wyświetlenia, ogromna widownia. Myślę, że koszykówka polska powinna być w publicznej telewizji? Znaczy to jest pewno dzisiaj do zrobienia, z uwagi na to, że publiczna telewizja ma jedną antenę. Mi się wydaje, że fajnie by były wszystkie mecze w Polsacie, w telewizji, bo ma to zupełnie wymiar, jeśli chodzi o produkt, o opakowanie tego, o wyliczenie ekwiwalentów, o sponsorów, o tysiące rzeczy, które są bardzo istotne na końcu. No dobrze, Łukasz Majewski. Czy Legia wywiera pozytywny nacisk na budowę nowej hali w Warszawie? Troszkę. No, mi się wydaje, że wywarliśmy bardzo pozytywny, skoro po naszym srebrnym medalu została podjęta decyzja o przystąpieniu do prac projektowych na tą halę, więc wydaje się, że mamy jakieś tam oddziaływanie. Zresztą tutaj duże podziękowanie dla pani prezydent Kaznowskiej, która jest takim driverem tego projektu i absolutnie nas tutaj wspiera. Drugie pytanie od Łukasza Majewskiego. Czy prezes jest zadowolony z działania Akademii Legii Warszawa? Czy planowane jest wzmocnienie szkolenia w celu na przykład wychowania reprezentantów kraju? Znaczy, Akademia to jest trochę temat rzeka dla nas. Znaczy, dzisiaj to jest tak, że jest to temat, projekt, który dla nas, który bardzo chcemy robić, ale dla nas jest bardzo deficytowy. Znaczy, dzisiaj go utrzymujemy de facto z pieniędzy z pierwszej drużyny w dużej mierze, więc nie chcemy w niego angażować jeszcze więcej pieniędzy, no bo tych pieniędzy gdzieś może zabraknąć. Rozwijamy go na miarę naszych możliwości. Zrobiliśmy trochę zmiany i robimy je dalej. A gdzie jest problem? Problem, no w finansowaniu jest problem, tak, znaczy że dzisiaj mamy, nie wiem, na przykład no, taki paradoks, mamy szkołę sportową, gdzie mamy klasę swoją, no to jest tak, jeden z burmistrzów Warszawy tutaj na Bielanach był tak miły, że postanowił, że musimy dzisiaj sami za własne pieniądze wozić dzieci na drugie treningi, opłacać drugą halę, żeby oni mieli drugą lekcję WF-u w ramach tego wszystkiego, bo tam gdzieś brakuje miejsca i tak dalej, więc jakby kilkadziesiąt tysięcy, czy tam pod stówę podchodzi sam transport tych dzieci na trzy razy w tygodniu naszym samochodem.
samochodem, żeby nie jeździł autobusem i tak dalej, więc to jest problem przede wszystkim finansowania tego sportu młodzieżowego. Aczkolwiek robimy zmiany i wygląda to coraz lepiej, mamy całą drabinkę, mamy projekt komercyjny, w którym mamy tam chyba 700 dzieci, taki Legia Basket Schools, dzieci 13 lat i to jest projekt komercyjny, tak zwany nieselekcyjny, to się tak ładnie mówi, ale na którym zarabiamy sporo i te pieniądze przeznaczamy na funkcjonowanie też po części akademii. Dlaczego nie można tego połączyć, tych dwóch, ten komercyjny z tą akademią? No bo później są już roczniki nieselekcyjne i tam już nie bierzemy pieniędzy od dzieci, szczególnie tych 17-19, aczkolwiek osiągnęliśmy ten sukces. Tutaj drużyna U17 z trenerem Maćkiem Jankowskim, nomen żadna rodzina, ale zbieżność nazwisk, zdobyła brązowy medal w pierwszej edycji CLJ-ki, tak? Więc super sprawa. Czy Legia Koszta, a propos dyrektora sportowego, planuje zatrudnienie właśnie dyrektora sportowego? Planuję już od 2 lat bodajże, ale ciągle szukam. Koszar poszedł na prezesa, Koszar był dobry dyrektorem sportowym. Myślę, że tak, że nie ma ambicji trenerskich. Tak mi się wydaje. Tak, ale nie mogę konkurować tutaj ofertą. Okej. Okay. No, myślę, że ciekawe, ile Koszy, muszę zapytać, ile prezes zarabia ligi. No dobra, ale nie zaglądamy w kieszenie. Życzymy wszystkim, żeby dobrze każdy zarabiał, był zadowolony. Jak ocenia smutny Jan? Jak pan ocenia z Gliwic chyba smutny Jan? To jeszcze nie spadnie. Rozwój mediów koszykarskich, jak się panu współpracuje z dziennikarzami? Znaczy, wbrew pozorom to jest bardzo fajne pytanie. Znaczy, po pierwsze uważam, że coś drgnęło w tych mediach klubowych od jakiegoś czasu i to jest dobre, że gdzieś tam rzeczywiście są takie kluby, nieskromnie powiem, jak my, pomijając dzisiejszą wypadkę, gdzie my jakby gdzieś tam wyznaczamy w dużej mierze trendy, robimy dużo, inwestujemy też w ludzi, którzy przy tym pracują, w różne produkcje, dostajemy nagrody za nasze filmy, ale dzisiaj w wielu klubach zaczęło się to dziać na lepsze. A co do dziennikarzy, to powiem tak, że ja dziennikarzy dzielę koszykarskich na 2 kategorie. Takich, którzy rzeczywiście wspierają tą koszykówkę. Tutaj coś takiego tak. Mi wysłałeś, prawda? Tak. Wartość ekwiwalentu. Tak, znaczy to pokazuje tak, że nasze działania medialne i inne przekładają się na konkretne liczby, które są też ważne dla sponsorów. Ale kończąc o dziennikarzach, to tak powiem delikatnie, że są dziennikarze, którzy wspierają fajnie koszykówkę i się nią, nazwijmy to, jarają, tak? I to było bardzo fajnie widać podczas Eurobasketu, że była taka grupa zapaleńców, dziennikarzy, którzy na takim dużym propsie, jak to mówi młodzież dzisiaj, jakby fajnie pisało o tej koszykówce. Ale jest, powiedziałem, taka grupa dziennikarzy, którzy co by się nie działo, zawsze piszą nieźle. Mimo, że żyją z tego, opisują tą koszykówkę, zarabiają na tym pieniądze, bo za to im płacą, to jakoś takie jest podejście, że zawsze co by się nie wydarzyło, to jest zawsze źle. I tego trochę nie mogę zrozumieć. Ale że bardziej atakują funkcjonowanie klubów niż sam. Wszystko. Zawsze jest tak, wydarzy się na, że tak powiem, 10 dobrych rzeczy, jedna słabsza, to zawsze nie najlepszą tych 10, tylko tej słabszy. To jest tak, że zawsze lubię pisać o tym, co złe. Masz kogoś na myśli? Oczywiście, że tak, ale nie powiem. Poza anteną powiem. Dobra. Czyli kibice w komentarzach możecie się domyślać. Zgadywać, tak. Taki ranking zrobimy. Tak. Ja jestem youtuberem, więc ja sobie tu swoje tematy robię, ale pamiętasz, jak fajnie napisałeś mi, jak robiliśmy zapowiedź Pucharu Polski. Ja powiedziałem oczywiście, bo grałem w Stali Ostrów, no to powiedziałem, że Stalówka wygra, ale mówię, jak fajnie, że się czasami mylicie, nie? No dobrze, jedziemy dalej. Może przejdźmy na Facebooka. Carter Grzegorz. Tutaj Carter Grzegorz. To było najdłuższe pytanie. Tak, ale musimy je mocno skrócić, no bo atakuje Linowskiego. Zupełnie nieładnie, niepotrzebnie. No ale przeczytamy, prawda? No bo prezes na pewno stanie w obronie tego zawodnika. Co w tej drużynie robi Linowski, który przez ostatnie lata grał w niższych ligach i również wchodził z ławki, nie dając nic drużynie? Znaczy po pierwsze to tak, że Adam Linowski grał wiele lat w Legii i też robił z nią awans i tak dalej, był bardzo ważnym zawodnikiem. Postanowiliśmy też pomóc Adamowi, bo on w pewnym momencie zbłądził i poszedł do Polonii, więc go wyciągnęliśmy z tego i jest dzisiaj w Legii. I Adam dzisiaj ma taką rolę, że jest ważnym zawodnikiem dzisiaj na każdym treningu, wspomaga też drugą ligę i sam dobrze wie, że tacy ludzie są potrzebni, tak? Który jest, nie obniża jakości kompletnie treningu, może też czasami w meczu coś dać, a oprócz tego jeszcze gra w drugiej lidze i tam też jest ważną, bardzo ważną postacią. Trzyma szatnię? Tak, nie znam go prywatnie. Nie, nie myślę, że Adam jest taką spokojną osobą i tak dalej. Że tutaj... Ale to z jednej strony miło, że tak zrobiłeś, że jak zbłądził, że jednak... Tak, że jednak ale średnio mu to wypominam za każdym razem, jak go widzę, więc on wie o tym, ale to sympatii. Okej. Okay. No i też o Darka Wykę. Atmosferyczem, tak razem zwykłe. Strasznie długie pytanie, nie mogę znaleźć tego wątku, ale na pewno przeczytałeś. Z tego co wiem, ja to wyświetlę kibicom, będą mogli sobie przeczytać, Wyka jest mocno przepłacony.
No niestety nie. Znaczy powiem tak niestety, bo z Darkiem przedłużaliśmy kontrakt jakoś w połowie sezonu, jak już podpisaliśmy dokumenty i przyszedł nowy sezon. Mówi, tak prezesie, mogłem jeszcze poczekać, bo zawsze na koniec sezonu są lepsze pieniądze. Nie, nie, Darek nie jest przepłacany. Zresztą my w ogóle staramy się, czasami nam może, kiedyś nam się zdarzyło, ale staramy się nie przepłacać. Ja jestem w życiu, swoje prywatne pieniądze jestem rozrzutny i to moja żona wie, ale jeśli chodzi o pieniądze klubowe, to nie, tutaj to raczej jestem z knera. Pytania właśnie, ile zarabiają Wykajlinowski razem? Czyli budżet, możemy powiedzieć, ogólny. Nie, zarabiają odpowiednio, a myślę, że nie są na pewno przepłaceni, są adekwatni wynagrodzeni. Bardzo długie pytanie, tutaj nie wiem. Może będziesz chciał kiedyś usiąść, jak wypijesz Gaminate'a, to coś odpiszesz, no na przykład... Nie mam Facebooka, ale nie wiem. Kolejne pytanie o dzieci, które przychodzą jako kibice. Dlaczego tak wielki klub jak Legia nie posiada sklepu z koszulkami, strojami, bluzami, gadżetami w cywilizowanym stylu? Wiesz, no takie pytanie, nie? Okej, znaczy inaczej. Powiem tak, na każdym meczu można kupić wszystkie koszulki i nasze kolekcje, które robimy i tak dalej, a że nie ma fizycznie sklepu, no to wynika też z infrastruktury po prostu hali, która jest, jaka jest. Okej, no jedziemy dalej. Tutaj może mówię, po Gaminate ci jeszcze więcej tam, to może ktoś odpisze. Radosław Sałaciński, jak się pan czuje, widząc, że w meczowej dwunastce ma trzech wychowanków w Polonii Warszawa, Kulka, Gordon, Wieluński, o trenerze nie wspominając, bo ten również do tego grona się zalicza, a jednocześnie nie ma żadnego z własnej akademii, która od wielu lat chwali się sukcesami w koszykówce młodzieżowej. Już to powiedziałem, że jeszcze bym dorzucił jeszcze, znaczy to jeszcze jest Adam, który nie, może nie wychowankiem, ale też był w Polonii, więc my pomagamy ludziom wyjść na dobrą drogę w życiu, wskazać się odpowiednio drogowskaz, żeby byli w Legii i jakby nie, nikogo nie klasyfikujemy, że był kiedyś w Polonii, to nie możesz być w Legii. Nie, ale zupełnie serio, to jakby nie mam z tym problemu, w sensie szczególnie, że w tamtych czasach, kiedy szczególnie Grzesiek Kulka był, no to koszykówka Legii na prostu nie istniała. No to gdzieś ten chłopak z Warszawy też musiał grać. Wtedy ośrodek Polonii w miarę jakoś tam funkcjonował. Dzisiaj trochę jest gorzej. I dzisiaj to jakby my jesteśmy tym ośrodkiem, który skupia to wszystko w Warszawie. Jedziemy dalej. Co musiałoby się wydarzyć, aby trener Popiołek nie otrzymał propozycji przedłużenia kontraktu na następny sezon? Dawid Szumilas. Nie wiem, co by musiało się wydarzyć, czy nie wydarzyć. Ja się z Markiem umówiłem w ten sposób, że bez względu na wszystko my sobie spokojnie usiądziemy i po sezonie zobaczymy, gdzie jesteśmy. Bo ja to mówię, no, można wygrać złoty medal, oczywiście będzie świetnie wtedy, ale można przegrać w pierwszej rundzie i to nie znaczy, że byłaby to porażka, bo może się okazać, że sześciu zawodników, nie wiem, zatruło się, doznało kontuzji i tysiąc rzeczy może być, które mogą być jakimś racjonalnym wytłumaczeniem dyspozycji. Dlatego lepiej porozmawiać post factum o tym, co się wydarzy, gdzie będziemy. Czy Holman jest w top 3 najlepiej zarabiających zawodników w OBL? Nie wiem, znaczy, no nie wiem, bo nie wiem, ile zarabiają inni. Znaczy, ja w ogóle się nie ekscytuję tym, że ktoś tam ma 15, 20, 30 tysięcy dolarów. W ogóle jestem jakby poza tym. Myślę, że Holman ma godny kontrakt, jakby też zasługuje na to. A czy są zawodnicy, na pewno dyskutujesz z wieloma prezesami, agentami, którzy zarabiają 30 tysięcy dolarów za miesięcznie? Myślę, że nie ma takich zawodników, którzy mieliby całoroczny taki kontrakt. Zakładam, że teraz gdzieś w ostatnim czasie przed zamknięciem okienka ktoś się na 2 miesiące mógł pojawić, okay, bo to jest inaczej wtedy liczone, ale tak, żeby na 10 miesięcy przyszedł za 300 tysięcy dolarów, to nie ma takiego. No, pamiętam zawodników po prostu, jak jeszcze za Stalu grałem, no ale to tyle miałem. Tyle miałem, ale złotych. Nie no, był zawodnik, to prezes Jasiński, mówił, chociaż sam się kiedyś przyznał, że jak budował klub, to tak jeszcze 20% sobie zakładką zrobił, no i też się nakręciło wiadomo co. Liczę na to, że jednak tam idzie w dobrym kierunku i z tego, co słyszę, idzie. Natomiast chcę wrócić do wątku, że Hosley na przykład i Hodge, to dwóch zawodników, jeden zarabiał 33 tysiące i cały 10 miesięcy. 33 koła dolarów, a drugi 30. Takie mniej więcej były kwoty. To już potężne. Dzisiaj takich pieniędzy nie ma chyba w Polsce. Myślę, że dzisiaj nie ma. Nie, dzisiaj nie ma takich kontaktów. Gdzie słyszałem o tym, więc mam rozeznanie mniej więcej, bardzo, ale nie. Holman jest naprawdę takim polskim Durantem. Jest dobry. On wiele miał propozycji, wybrał was. Tak. Powiedział może dlaczego? Powiedział dlaczego nie wybrał Śląska. Była propozycja. Była tak? Propozycja Śląska, ale nie powiem tego. Już starczy. Okay. Nie, zupełnie serio. Nie, powiedział, że ten, że jakby tu się dobrze czuł i że jak miał wybrać i coś, Fridays jest, nie? Tak, że czegoś, czego nie zna, w sensie klubu tego, to wolał zostać u nas. Jakie są plany na europejskie puchary w następnym sezonie? Oczywiście to jest tak, że trochę dla nas jest bardzo ważna gra w pucharach i jakby my siebie definiujemy jako klub europejski i chcemy grać co roku w pucharach, to oczywiście będzie zdeterminowane od miejsca, które zajmiemy.
Tomek Resel, jak wyglądały negocjacje z trenerem Rajkowiczem? Dlaczego ostatecznie nie doszło do podpisania umowy lub chociaż promesy o objęciu zespołu po obecnym sezonie? Ja pamiętam, w finale jakby tego całego procesu, ja miałem, nie wiem, ze 100 CV na u siebie, tak, bo to wszyscy do mnie walili. A możemy powiedzieć, kto taki znany jeszcze był? Kto był jeszcze? No, było kilku. Znaczy nie chcę mówić, bo to uważam, to jest nieelegancko, że kogoś nie wybraliśmy, tak, jakby to w ten sposób. Szczególnie, że tam kilku trenerów to jeszcze gdzieś tam było w klubach i mieli jakieś opcje na odejście. Uważam, że jeszcze grają sezon, to tym bardziej. A, to jeszcze Smrodek no, tak. Więc wracając do trenera Rajkowicza, więc myśmy w finale mieli trzech kandydatów. Jeszcze w sobotę prowadziliśmy ostatnie rozmowy z kandydatami, a w niedzielę był finał i powiedzieliśmy, że w sobotę po tym, że na początku tygodnia się odezwiemy, zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Uczciwie mówiąc, że jak będzie Puchar Polski, no to być może zawiesimy te poszukiwania trenera. No i dokładnie tak się stało. Z każdym z tych trenerów ja rozmawiałem osobiście, podziękowałem im, pełne zrozumienie, gratulowali zresztą Pucharu Polski i jakby nie byli zdziwieni tą decyzją. Tomasz Gluzman, czy faktycznie nie ma cwaniaka na warszawiaka? O co chodzi w tym przysłowiu, w takim nie, powiedzeniu? Nie, no to jest jakby tekst z Grzesiuka bodajże, nie ma cwaniaka nad warszawiaka, tak mi się wydaje, albo z innego bardzo warszawskiego. No takie jest powiedzenie, tak, że tak się mówi, że nie ma cwaniaka nad warszawiaka. A oglądałeś film Warszawskie gołębie? Chyba nie. Taki polski, jak tam, już nie pamiętam jaki aktor, ale przeprowadził się z kamienicy do bloku takiego. Ale to nie, to był w Alternatywach to było. Nie, to ten Malcerek, to ja to, wiem. To mu się też z gołębiami przeprowadził. Tak, ale tam był Warszawskie gołębie, polecam, przeprowadził się takich bloków wysokich z lat 70., 80. i te gołębie zabrał z tych kamienic, one tam, wiesz, latały, srały, wszystko, wszyscy wkurzeni dookoła. Polecam film. Taki wątek, nie wiem, chciałem to opowiedzieć, koniecznie. Czekałem na moment. Koniec odcinka. Jak się zawsze skończą tematy, to mój kolega mówi, co tam w szkole na przykład. Co u dzieci, co tam w szkole, bo chmurzy się, trzeba iść. Chmurzy się faktycznie tutaj. Jak kręciliśmy te odcinki MVP Graf Kanal Plus, gdzie przychodziły znane osoby, przyszła Mistrz Świata Karolina Bielawska. Zresztą przygotowała się fantastycznie do tego. Jak nie widziałeś, to polecam. Taki turbokozak koszykarski. Haki trenowała, wszystko zaczęła trafiać i był taki kierownik tutaj całej tej ekipy filmowej. I tak siedzieliśmy właśnie, tak jak ja jestem Karoliną Bielawską, albo ty jesteś, a ja jestem właśnie nimi i mówi, lubisz pływać? Lubię. Chodzisz na basen? Chodzę, wiesz. Zaczął takie teksty, a kota masz, tak? A jak się nazywa? To wiesz, Gaminate tak działa, nie? To wszystko jest. Ja już wiem, bo już godzinę rozmawiamy, tu jest tak? Pomieszczenie? Nie. Myślałeś, że jest większe czy mniejsze? Myślałem, że jest ciut większe. Ciut dłuższe ciąg. Natomiast jest tak, że jak się dużo gada, no to gaz rozweselający się tutaj wytwarza i się robi wesoło. Myślę, że jeszcze z pół godzinki temat pociągniemy, żeby też kibicom odpowiedzieć. Karol Makowski. Lubisz trudne pytania, czy nie? Dawaj. Na pewno, bo widzę, że tak. Chodzą opinie, że z prezesem się ciężko pracuje, że nie widzi pan na przykład sensu wstawienia ekip Legia Basket School starszych roczników do rozgrywek w OZ-Kosz. Jak się skomentuje słowa, że kilka osób z pracy zrezygnowało przez jego decyzję lub ich brak, czy też inne rzeczy? Przez moje decyzje, czy przez decyzję odnośnie starszych roczników? Przez moje... Czy się ze mną trudno pracuje? Znaczy, na pewno tak, bo to z szefem to jest tak, że albo może być lubiany, albo szanowany. Ale tak zupełnie serio, to musiałbyś pogadać, nie wiem, z zawodnikami, na przykład jak się ze mną pracuje, odrobić lekcję, wiesz, tak by wykonać 3 telefony, byś wiedział, co o mnie mówią, też sam jestem ciekaw. Ja jestem wymagający, ale też przede wszystkim wobec siebie, ja bardzo dużo daję z siebie, ja też wymagam od ludzi, a czy się ze mną ciężko pracuje? Nie sądzę, bo gro ludzi jest ze mną latami, tak, i jakoś nie wyglądają na, nie wiem, stłamszonych psychicznie, potrzebujących jakiejś pomocy psychologicznej, więc są i trwają i jest fajnie, tak? Nie wiem, dlaczego dużo jest tych pytań takich, mówię, złośliwych, dlaczego grają w Kurniku, jeśli są stolicą Polski, no? No, grają, bo nie było koszykówki w Warszawie. Dzisiaj się hala projektuje, za chwilę będzie się budować. No czekamy, no jakby tego się nie przeskoczy. Kokon Grzegorz, panie Jarosławie, drużynie Jarko, witam serdecznie i zadaję kibicowskie pytanie. Regulamin imprezy zabrania wszystkim wnoszenia bębnów na hale. Dlaczego dotyczy to tylko kibiców drużyn przyjezdnych? Kiedy to się zmieni? Już mówię, znaczy to jest tak, że nasza hala jest, ma bardzo dużo ograniczeń infrastrukturalnych i no mamy regulamin, jaki mamy, który też uzgodniony jest ze służbami, żeby jakby była pozwolenie na imprezę masową. Dzisiaj powiem tak, z uwagi właśnie na to, że
Dla mnie ten świat kibicowski jest ważny, to mi się wydaje, że swobodnie mógłbym dzisiaj przy złej woli nie wpuszczać w ogóle kibiców gości, a dzisiaj staramy się wpuszczać i to więcej niż przysługuje mi z regulaminu PLK, więc jakby w miarę swoich skromnych możliwości nie ograniczamy tego, więc uważam, że tutaj robimy co możemy, będzie nowa hala, będą zupełnie inne możliwości infrastrukturalne, bo gdzieś na końcu też chodzi, wiecie, o to bezpieczeństwo, o to wszystko, żeby to było dzisiaj, miało ręce, nogi, żeby nie było żadnych incydentów, żeby nie było też, niełatwo jest zabezpieczyć na naszej hali grupę 100 osób na przykład, które stoją praktycznie w ciągu komunikacyjnym. Wiadomo, czasami są emocje, ktoś gdzieś coś źle powie, spojrzy się, ktoś tam wypity, ktoś kogoś szturchnie, no jakby staramy się unikać sytuacji i odpukać i udaje nam się sukcesem. To na tą halę na pewno nie możesz się doczekać, bo to połowa pytań jak nie więcej zniknie, będą inne pytania. No i tutaj jest też zaznaczenie, kibice Legii Warszawa prezentują dobry poziom dopingu, zachowują się kulturalnie wobec innych i potrafią docenić kibiców z przyjezdnych drużyn, za co dobre słowo im się należy. Ja pamiętam taki mecz, był chyba to, nie wiem, Sokół Łańcuch przyjechał, bardzo dużo miał się, fajne, super atmosfera, bo naprawdę świetnie się bawili, my też wygraliśmy, dlatego pewno trochę lepiej się bawiliśmy, ale generalnie jakby nie ma tutaj problemów. Czeka nas mecz z Anwilem i znowu gdzieś tam zrobiliśmy jakiś tam ukłon w stronę kibiców Anwilu z ilością, żeby wiedząc, że zainteresowanie będzie duże. Jakie są skuteczne, Michał Szydłowski pyta, argumenty przy rozmowach z nowymi sponsorami, aby ich zachęcić do wsparcia klubu? Znaczy to, co powiedziałem, przede wszystkim to jest kwestia oferty, którą się ma, sposobu jej prezentacji, danych, którymi się człowiek posługuje. Mi się wydaje, że dzisiaj to się bardzo mocno sprofesjonalizowało. Znaczy dziś jest tak, że sponsor świadomy oczekuje realizacji umowy, oczekuje tego, że to im się pokaże w ofercie, że później się pokazuje, że to się realizuje. Większość dzisiaj spółek oczekuje raportów z wykonania umowy pod każdą fakturę i to jest fajne. Znaczy uważam, że tak powinno być, że nie jest tak, że płacimy kasę i rób ta, co chce. Tak, macie tu na koszulce, na bandach. Nie, my musimy się napracować. Pod każdą fakturę, szczególnie te większe, idą raporty z udokumentowanymi wszelkimi działaniami, z tego, co robimy, z raportami medialnymi dla danej marki. To wszystko jakby zlecamy, płacimy za to, pokazujemy, że to wszystko się opłaca. Jedziemy dalej, spróbujemy na wszystkie odpowiedzieć, czy już Gaminate zadziałał? No jeszcze chwilkę mamy, tak. Naleję wody, co? Czy mamy skończyć szybciej? Dobrze. Czemu? A naprawdę koszar powiedział, że ten? Żebyś nie przyjął. Nie daje ci do spokoju, co? Nie, no żartuję, przecież jakby tak powiedział, bym nie powiedział tego. No nie, no. Prezes Jarek na pewno wie, co robi i ma doświadczenie. A wychodzisz często na takie wywiady? Takie wideo wywiady, wideo podcasty? Co drugi to jest chyba. Drugi. W ogóle się dziwię, że dopiero mnie zaprosiliście. Nie żartuję teraz oczywiście, ale nie. Ja jakoś nie mam. Ja uważam, że ja powinienem chodzić do mediów wtedy, kiedy mam coś do powiedzenia. Kiedy trzeba coś podsumować, coś zakomunikować, bo moje wywiady jako tutaj szefa klubu, nazwijmy to, są komunikacją także z otoczeniem, z kibicami, ze sponsorami, a nie jakby kwestią promocji mojej osoby. Dobrze, tutaj było już, dlaczego nie wypromowała żadnego zawodnika, chociaż nie wiem, Eryk Musta, dlaczego Legia nie wypromowała żadnego młodego zawodnika, jedyny, który był, Grzegorz Kamiński uciekł do Arki. No ale 3 lata zbudowaliśmy chłopaka, którego wzięliśmy jako juniora, miał u nas 3-letni kontrakt i jakby z każdym rokiem poszedł w górę, tak poszedł w górę, że aż odszedł. Nie, ale no, trzeba powiedzieć, że co roku robił progres Grzesiek i akurat tutaj uważam, że absolutnie to Legia dzisiaj zbudowała Grześka Kamińskiego. A co z Kacprem Gordonem? Na pewno jest to moment, że będzie mu ciężko minutę, ale jest jakiś na niego pomysł, to kolejny taki młody zawodnik, który... Znaczy powiem tak, Kacper jest bardzo chwalony, nie to, że mnie zaskoczyło, ale zdziwiło mnie, że aż tak chwalą go za to, jak trenuje. Nawet Christian Vital, który jest bardzo wymagający w obronie, w tym wszystkim, był bardzo zaskoczony, jak Kacper na treningu wygląda, że trochę się spodziewał, że chłopiec przyjdzie i tutaj... Bo on tak wygląda. Ale jest niepozorny i bardzo, bardzo jest fajną taką przeciwwagą dla CV, dla innych zawodników, więc jest na pewno chłopak, który ma potencjał. No dzisiaj rzeczywiście przyszedł nas w momencie takim, kiedy jest jakby ta końcówka, kiedy musi czekać, czy żebyśmy przynajmniej wygrywali i trochę mieli jakąś bezpieczną przewagę, nie w połowie meczu, bo to się źle kończy dla nas, bo później musimy gonić, ale żeby mógł wejść i trochę się pokazać. Po drugie, ja zawsze mówię, no dzisiaj mamy ten komfort, jaki nie mieliśmy chyba nigdy, że mamy, nie wiem, 13 zawodników w kadrze. Kurczę, nigdy tak nie było. Jedziemy dalej, no nie wiem, tu jest to pytanie o publiczne pieniądze, czy chcesz na to zadać pytanie nie, znaczy, za... Po pierwsze, to nie jest prawda, po drugie, my mamy bardzo rozległe źródła finansowania, oczywiście są też spółki Skarbu Państwa, bo to widać po koszulce, jest wsparcie miasta, tak nie różnimy się za bardzo
od tego, co się dzieje w innych klubach, ale mamy też bardzo pokaźne źródło finansowania tutaj prywatnych pieniędzy. W jednym z wywiadów Piotr Ręgiel pytał, wspominał, że gra 3x3 nie rozwija zawodników, w tym wypadku mowa o Adrianie Boguckim. Jakie pan ma obecnie zdanie o rozwoju zawodników grających w 3x3 między sezonami 5x5? Znaczy, ja powiem przewrotnie tak. Uważam, że Adrian Bogucki bardzo mocno pójdzie do góry, jak przestanie grać 3x3, bo uważam, na pewnym etapie nie jesteś w stanie tego łączyć. Po prostu nie. Znaczy, to są trochę dwie, nie chcę mieć, że dyscypliny, ale dwa rodzaje koszykówki. Trochę trzeba się na czymś, jak chcesz być profesjonalny w czymś lepszym, to trzeba się w czymś specjalizować. Ale to jest jakby opinia taka też z innymi trenerami. Tak, tak. Znaczy, tak, jest, znaczy, bo wspomniałeś, że nie znasz się na koszykówce, nie? Jakby... Tak, tak. Znaczy, powtarzam to, co mówią mądrzy ludzie. Okay. Tak? To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. Ja się z tym zgadzam prywatnie, tak czułem, ale to powiedzieli ludzie, którzy się na tym znają. I ja nie uważam, że koszykówka 3x3 jest czymś złym. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest czymś fantastycznym. Zresztą sami byliśmy pierwszym klubem, który założył drużynę 3x3, bo Legia była pierwsza, która założyła swoją drużynę 3x3. Zanim jeszcze Liga zmusiła wszystkie kluby, to myśmy byli pierwsi, którzy to zrobili. Zresztą teraz będziemy mieli... Kiedy to idzie? W sobotę? Tak. To mecz już, w niedzielę. Tak, to już będziemy dwa dni po tym, jak ogłosimy. Też ciekawy wątek, bo otworzymy też drużynę kobiet 3x3, też pierwsi w Polsce. Więc jakby idziemy w tą koszykówkę 3x3. Więc absolutnie uważam, że to jest super dyscyplina, jest olimpijską dyscypliną, jest bardzo telewizyjną, super to się ogląda na żywo i odkąd żeśmy stworzyli drużynę, to zdobyliśmy pierwsze miejsce w tych klubowych mistrzostwach Polski, później drugie, wicemistrzostwo Polski, gdzie ograliśmy pierwszą drużynę właśnie trenera Ręgiela w półfinale, tak, więc jakby absolutnie uważam, że ta koszykówka 3x3 musi się rozwijać w Polsce, ale uważam, że Adrian Bogucki ma potencjał, żeby grać w kadrze 5x5, a tu się nie da grać. Walczyłeś o niego jakiś czas temu, żeby był. To jest dłuższa historia, nie wiem, czy powinienem powiedzieć, czy powinienem ją powiedzieć, jak było, czy walczyłem, znaczy nie, walczyłem ze słowo, znaczy gdzieś tam... Chcieliście go, Kamiński go widział. On też chciał, był taki moment, że sam też tam przez naszego wspólnego znajomego się tutaj odezwał, że chciałby przyjść do Legii, po czym trochę tam zmieniło mu się, ale wtedy ja też trochę stawiałem warunek, że trochę nie widzę łączenia tego, no bo tak jak dzisiaj Adrian ma chyba jakiś turniej tam w maju, no to jak ja mógłbym w maju dać kluczowego zawodnika na 3x3, tak? No tak, gdzie to kurde, no właśnie baniaków więc idzie. Więc dlatego mówię, że trudno jest to łączyć, a czy Adrian zrobił progres? Na pewno zrobił progres jako zawodnik też dzięki 3x3, ale pytanie, czy jakby poświęcił się tylko i wyłącznie i grał w dużo już lepszym klubie, no bo Arka nie jest klubem topowym dzisiaj i grał naprawdę w drużynie top 4 od 3 lat, tak? To pytanie, jakim byłby poziom dzisiaj. Ja jestem ciekawy właśnie, jaki on teraz ruch zrobi, bo chyba mu się kontrakt kończy. Uważam, że no powinien. Bardzo dobry sezon, gra najlepszy w życiu, no ale teraz czas sprawdzić się w poważnej koszykówce. W poważnej, nie, czyli nie mówię, że nie w drużynie, poważnej drużynie, tak, bo koszykówka 3x3 jest poważna absolutnie. No to ciekawy wątek, widzisz. Nie wiedziałem, że ten... Ale też tak nie możesz się samobiczować, że się nie znasz na baskecie, bo tyle lat to człowiek i się nauczy i czuje, dyskutuje, ale nie, i się ale, uczy. Nie, oczywiście, że się uczę. Nie, ja mówię, że jakby się nie znam w sensie w porównaniu do ludzi, którzy są trenerami, zawodnikami, tak? Okej. Okay. Jeszcze chwilkę no, zobaczmy te pytanka z Twittera. Smutny Jan był, współpraca z trenerem była, Radosław Kwiecień. Jaki jest plan na drużynę rezerw? Jakie cele są przed nią stawiane? No, w drużynie rezerw ogrywamy młodzież. Przede wszystkim tam wzmacniamy to właśnie Adamem Linowskim, ale generalnie ogrywamy naszą młodzież i taka jest drużyna rezerw. Tam oni nie walczą o to, żeby awansować do pierwszej ligi, tylko o to, żeby grać. Następne pytanie. Andrzej pyta, co prezes myśli o graniu na hali na Skrze, o ile powstanie? Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Kibicuję, że powstaje jak najszybciej i że będziemy tam grali wszystkie mecze. Tatini, Tortellini, jaka jest szansa, że ktoś z obcokrajowców w Legii poza KOLS-em zostanie na kolejny sezon? Znaczy myślę, że szansa zawsze jest. Będziemy rozmawiać po sezonie. Zobaczymy też, kto będzie trenerem, tak? No bo to też każdy trener może mieć swoją wizję. Że to będzie Marek, to będzie miał swoją wizję. Nowy trener będzie miał swoją wizję. Zobaczymy. Na pewno ci obcokrajowcy, których dzisiaj mamy, są to jest fajny zestaw ludzki.
Mi się wydaje, że niektórych nie uda nam się zatrzymać, no bo powiedzmy sobie szczerze, że CV na pewno będzie chciał iść do mocnej ligi, mocnego i ma ku temu wszystko, żeby pójść. Zresztą to jest chłopak, któremu ja bardzo kibicuję, który też dojrzał w Legii, zmienił się, jakby zrozumiał wiele rzeczy. To jest jego pierwszy rok w Europie, ale duży progres zrobił mentalny. No właśnie, bo on na początku wyglądał taki, że troszkę jakby sam grał, taki był zagubiony mocno. Jak pytałem trenera Kamińskiego, mój słuchaj, jak on trenuje, jaki to jest dobry chłopak. W ogóle to wygląda później, jak obserwowałem, zwłaszcza obcokrajowców, to wyglądali na gości, którzy się bardzo lubią. Tak, absolutnie. Tacy normalni, tak. Normalne ziomki. Ten Jackson pewnie dużo też wprowadził uśmiechu. No, taki pocieszny, taki tak. Gość, którego wszyscy lubią. Tak. Uśmiech, tym swoim uśmiechem rozładowuje atmosferę i tak dalej. Absolutnie zestaw ludzki jest bardzo dobry. Przemo pyta, czy z perspektywy czasu, patrząc na to, jak prezentuje się Victor Sanders, nie żałują, że odpuścili takiego gracza, gdyż oficjalnie mówiło się o proponowaniu tego gracza do Legii. Tak, mieliśmy go, że tak powiem. Znaczy to tak, to zawsze kwestia jakby ryzyka, które no gdzieś tam wiadomo, że za Sandersem gdzieś tam ciągnęło się to jego tam wydarzenie z tą autostradą we Włoszech tam pod prąd, po nawodnieniu i gdzieś tam no, jakby wiedzieliśmy, że absolutnie sportowo to jest gość, jakby tu nas nie zaskoczył, tak, ale no, gdzieś tam zawsze jest ryzyko, czy chcesz w nie wchodzić, czy nie. I trochę jest łatwiej czasami wejść, jak nie ma alternatywy, to po prostu świadomie podejmiesz ryzyko, a myśmy wtedy jakby poszli trochę w inną stronę. Też mieliśmy takiego aparata w Zielonej Górze, że pod prąd pojechał, jeszcze policjantkę gonił chyba i siedział 3 dni. Potem w areszcie, potem mu puściliśmy Ejkona za mojem, I'm locked up, zwariował, nie? Jeszcze go męczyliśmy, nie, że posiedział, to jeszcze dostał 3 piosenki tak w szatni na dzień dobry. No są takie wątki, chociaż teraz chyba grzeczni wszyscy się robią, tacy pilnują się bardzo, nie? No jest to personalne, ale uważam, że dla higieny to też trzeba to sprawdzać, kontrolować badania, no my to robimy. Więc to nie jest tak, że jest pełne... Research zamiast. Jest. Dawid Wojtycki, to pytanie było, transparentność klubów PLK. Chris Smooth, to jest trudne pytanie. Ja jestem ciekawy, co odpowiesz na nie. Widziałeś je. Co dla niego znaczy wiarygodność, dla ciebie, dla pana uczciwość w kontekście, jak został potraktowany Jakub Przęk przez klub w poprzednim sezonie? Czy widziałem to pytanie, zastanawiałem się, jak mam na nie odpowiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że powiem tylko jedno, że na pewno nie został potraktowany w sposób niewiarygodny, nieuczciwy, wręcz odwrotnie, ale dzisiaj jakby uszanuję to, że nikt tej sprawy nie komentuje i tak chyba jest taka wola stron, bo i Kuba się nie wypowiada na ten temat, ani my i chyba tak jest dobrze, ale absolutnie tutaj w żaden sposób to nie wpłynęło na naszą jakąkolwiek wiarygodność i ludzie, którzy znają temat, i nasi zawodnicy, i środowisko, absolutnie tak tego nie odbiera. Mark, nie, Don Pedro, no to 5-6 budżet, już gadaliśmy. Tak. Kiedy powstanie hala, to już wiemy, w 2027 roku, a z Akademią też rozmawialiśmy. Biboletti, czy wciąż uważa, że 750 koła to drobne dla klubu? Taki był tekst, nie wiem. Nie wiem, znaczy nie wiem, o co chodzi, powiem szczerze. No nie wiem, znaczy... Mamy tutaj jeszcze ostatnie pytanie. Możemy zapytać, czy znalazł pan przyczynę kolejnego regresu Legii względem 3 lat? No, jeszcze ciężko na takie wnioski, no bo jak Puchar Polski zdobyliście i możecie... Ale ja rozumiem pytanie, czy może ono nie do końca jest precyzyjnie zadane, ale bardziej chodzi o to, że sukces zrobiliśmy z mniejszymi pieniędzmi, a z większymi nie możemy. Okay. A ja się trochę z tym zgodzę w takim sensie, że zresztą z Wojtkiem Kamińskim wielokrotnie rozmawiałem o tym i też sam mam takie poczucie, dużo trudniej wydaje się większe pieniądze, dużo trudniej. Dlaczego? Dlatego, że jak się nie ma pieniędzy, to po pierwsze nie masz oczekiwań, po drugie łatwiej podejmujesz ryzyko, a jak masz większe pieniądze, to wydaje ci się, że jak masz gościa, jak z gościem za 5000 dolarów zrobiłeś 4. miejsce, tak weźmiesz gościa za dychę, no to finał to co najmniej, a to nie jest tak, że on jest 2 razy lepszy. Więc oczekiwania są większe, bo wydajesz 2 razy większe pieniądze. Nigdy gość za 2 razy większe pieniądze nie jest 2 razy lepszy po prostu, bo to się tak nie przekłada. On powinien być trochę lepszy, ale nie 2 razy, więc dlatego mówię, że duże pieniądze się dużo trudniej wydaje. Porozmawialiśmy prawie godzinę 30. Myślę, że to taka jest optymalna dawka. Ja tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że tam się kiedyś jeszcze spotkamy na koszykarskim szlaku. Ja teraz sobie postawiłem za cel. Trochę się wpraszam, że chcę poodwiedzać te kluby wszystkie. Zapraszam. To rozumiem, że mogę zapytać, zadzwonić, z ekipą tak. Przyjedziemy. Jak skończymy remont, szczególnie bo a propos remontu, teraz jest kolejny remont na Bemowie, ale... Czego remont teraz? Powiem szczerze, można się śmiać, ale na tym naszym, jak to było nazwanym, kurniku, uważam, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy mieli najlepszą strefę odnowy biologicznej ze wszystkich klubów.
To taka ciekawostka, tak. Udało się tutaj przekonać władze miasta, żeby zainwestować coś takiego. I rzeczywiście powstaje taka strefa z prawdziwego zdarzenia pierwszej drużyny z bardzo fajnymi sprzętami, odnową biologiczną i jakby tam trochę pieniędzy miasto na to wyłożyło. Plus do tego jeszcze nadbudować ze strefą VIP z taką miarę możliwości jak na tą halę. Więc taki upgrade będzie, to uważam, że jest mega ważne, że dla zawodników, dla ich, dla budowania wartości też klubu. Także przychodzi się do klubu, gdzie my dzisiaj mamy, no powiem nieskromnie, no mamy opinię gdzieś dzisiaj klubu, który ma najlepszą, pewną albo jedną z najlepszych opiekę taką medyczną, motoryczną, fizjo i to wszystko i wielu zawodników przyjeżdża do naszych tutaj sztabowców się rehabilitować, leczyć często, bo robimy to dobrze i inwestujemy. To jest nasza też jakby wartość. A czasami wysyłani są zawodnicy z koszykówki do tych ludzi, którzy się piłkarzami opiekują? Nie ma takiej potrzeby. Mamy swoje zaplecze jakby równie dobre. Okay. Nie ma to w ogóle takiej ta sala, ta szatnia fajnie wygląda na tych filmikach, jak wrzucacie, jak tam się chłopaki leją wodą czy coś. Tam też przyinwestowane poszło. Tak, znaczy to są takie małe rzeczy, że gdzieś tam czasami obrędować wystarczy chatnie, trochę nadać jej charakteru, żeby ten zawodnik czuł się lepiej, więc jakby na tyle, na ile możemy, te BM-owo modernizujemy, bo czy my będziemy w nim grać za 3 lata, czy ktoś inny klub, na pewno to będzie już hala, która coś tam będzie można na niej przynajmniej próbować robić fajny sport. To co? Żeby był kompromis, to Śląski Legia w playoffach. Nie, no, przecież mieli po bandzie, no w finale. W finale byłoby fantastycznie, bo to już pozdrawiamy wszystkich z Wrocławka i z innych klubów. No ale tak realnie, patrząc, kto twoim zdaniem jest tak najmocniejszy, nie? Tak, nie ma Legii i nie ma Śląska teraz w tej dyskusji. Nie ma Legii, nie ma Śląska. Powiem tak, tu nie ma oczywiście dobrej odpowiedzi. Znaczy, wydaje mi się, że na papierze najmocniejszy dziś jest King. Dobrze, nie wiem, czy najlepiej dzisiaj nie wygląda na ten moment Trefl, a uważam, że największy potencjał to, żeby wyglądać lepiej, ma Anvil, o tak bym odpowiedział. Że tam jeszcze te puzzle wszystkie nie chodzą tak, jak powinny chodzić. No, ale jak zaczną chodzić, będą bardzo groźne. To jest bardzo celna uwaga. Jak na gościa, to się nie zna na koszykówce. Dokładnie. Ale dokładnie, bo ciekawe. A gdzie lubisz, do jakiego ośrodka? Jak wiesz, że tam będzie kurde rzeźnia, że Legia. Znaczy, no, powiem, a gdzie Legia ma najgorzej? W sensie tak najgorzej nie, jest. Znaczy, powiem tak, paradoksalnie to w Wrocławiu, no bo tam wygrywamy tam jakieś zim. Tam ileś meczów mamy, tak jakiś mamy naprawdę bilans taki mocno korzystny dla nas. No tam jest mocna atmosfera w Ostrowie. Nie, znaczy ja to uwielbiam tak. Znaczy, to jest tak, jak cała hala, nawet jest ten szowinizm, gwizdzą, to jest atmosfera sportu, znaczy to jest fajne, znaczy, czy w Ostrowie, czy gdzieś, czy tak jak będzie na Śląsku dzisiaj, znaczy to są fajne hale, ja lubię taką atmosferę, człowiek czuje, że żyje i to też napędza zawodników, bo to oni, sam byłeś zawodnikiem, no lepiej grać tak, czy przy tam 100 osobach, co tam klaszczą. Staram się przypomnieć, jak to jest, jak gra się mecz, nie słychać w ogóle trenera, ani czy piłka się odbija, czy kolego, to są chwile, które gra się dla kibiców. Wszystko jest ważne, oczywiście, tak dalej, na koniec dnia też pieniądze, ale kibice, społeczność, to się wszystko dla nich robi. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Jeżeli chcesz coś do tej kamery powiedzieć, jeszcze kogoś pozdrowić, to zapraszam. Cały czas zastanawiam, czy ta kamera z dobrą stroną ustawiona. Tak, dobra. No, wszystko się nagrało. Wszystkim chciałem podziękować za obecność w tym jakże zacnym programie, wideo, podcaście, tak, nie wiem, jak to tak się formalnie nazywa. Pozdrowić wszystkich kibiców koszykówki w Polsce. Oczywiście specjalne pozdrowienie dla kibiców Legii. Mam nadzieję, że rozmawiamy po zwycięskim meczu ze Śląskiem, a jak nie, no to jedziemy do Szczecina też po wygraną i gramy do końca i tylko Legia. Jak to mówi się u nas, Legia albo śmierć. O kurczę, no i tak byśmy skończyli przewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Jankowski, współwłaściciel sekcji koszykówka, tak? Dobrze, to sekcji dobrze. Koszykówki, tak. Legia Kosz, Legia Warszawa, dziękuję bardzo i zapraszam na chwilę reklam i to wszystko z mojej strony, do zobaczenia. Dziękujemy. Thank you.
feelish, uh-huh. What I feel is, uh-huh. Okay.